szczególnie ciekawe, ponieważ było ich bardzo dużo. Pewnie nie mam za dużo czasu, nawet nie wiem, ile mam tego czasu. Natomiast tych momentów było zdecydowanie dużo. Bardzo się cieszę, jeszcze raz powiem, że jesteście na początku swojej drogi, bo ta droga przez edukację jest niesamowitą podróżą. Dla mnie była to podróż taka otwierająca oczy, otwierająca horyzonty. Pamiętam, że nie byliśmy skupieni na kierunku, który przyszło nam studiować, tylko patrzyliśmy gdzieś trochę poza ten horyzont. Pamiętam, że mieliśmy zajęcia ze stylu, z retoryki. Pamiętam niesamowite zajęcia z filozofii. Pan profesor Gadasz na pewno z nami jest. I pamiętam, że to były takie momenty spotykania znanych osób, takie momenty, aha, to tak, takie momenty, które otwierały pewne furtki w głowie. I tak zostało do dziś. Także to są przyjemne skojarzenia. Ja nie mam skojarzeń z uczelnią, będąc tylko studentem tej uczelni, bo ja tutaj byłem w różnym charakterze. 97 rok to były bardzo pionierskie czasy, to było dwie czy trzy siedziby temu, że tak powiem, zupełnie inna kubatura, inna skala, inna infrastruktura, ale myślę, że podobna atmosfera, taka atmosfera partnerska, atmosfera, która pozwalała na to, żeby się do mistrza, do profesora zbliżyć, zamienić z nim kilka słów i tak się poznać i nie reagować tylko od linijki do linijki, od tematu do tematu, ale także próbować zgłębić takie pytania, które nurtują nas gdzieś wewnątrz. Więc wracając do tych ról, to nie było tylko studiowanie, bo też w pewnym momencie była to praca. Pracowałem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, wspominam to bardzo dobrze. Ale to nie tylko to, bo była to też, nie wiem, informatyka, kiedy nosiliśmy komputery, żeby organizować zajęcia, a nawet mechanika samochodowa, bo pamiętam, że zmieniałem koleżance świece w samochodzie w pewnym momencie. Także to są różne doświadczenia, myślę, że wszystkie bardzo ciekawe. Myślę, że wszystkie warte zapamiętania, mówię oczywiście ze swojej perspektywy i myślę też, że dokonujecie świetnego wyboru i życzę wam powodzenia na waszej drodze i mam nadzieję i życzę wam tego serdecznie, żebyście wynieśli z uczelni tak szerokie wspomnienia, które wyniosłem ja i żeby ta wiedza zdobyta pomogła wam w codziennej pracy, tak jak mnie pomaga. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, ja się nazywam Nel Gwiazdowska i też w sumie obchodzę jubileusz i stoję na palcach, nie, to chyba bez sensu. Obchodzę jubileusz, bo siedziałam tak jak wy, jak państwo, równe 15 lat temu, a uczelnię opuściłam 10 lat temu, czyli wychodzi na to, że studiowałam w latach 2007-2012 na socjologii i powiem tak, że właśnie tak jak kolega powiedział, dokonaliście naprawdę super wyboru, bo to jest uczelnia na wysokim poziomie i nie mam na myśli tylko 12 piętra, ale chciałam powiedzieć, że to, co właśnie ja pamiętam, poza tym, że też nie pamiętam wiele z samego procesu nauki, studiów, to w sensie pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Miałam być poważna, dzisiaj nie wyszło. Że pamiętam te elementy dodatkowe, czyli interakcje pomiędzy ludźmi, które były właśnie pomiędzy zajęciami. I najbardziej pamiętam interakcje, które były w windach i tutaj rozmowa z profesorem, wnukiem Lipińskim w windzie była naprawdę bardzo inspirująca i bardzo mile ją wspominam i żałuję, że nie będę mogła nigdy jej powtórzyć. A jeśli chodzi o moją taką zawodową drogę, to obecnie jestem właścicielką własnej firmy fotograficzno-wideo i miałam taki pomysł, żeby zrobić autorski program ImproDance połączony z ruchem, improwizacją teatralną i swojego czasu przed pandemią prowadziłam tutaj fakultatywne zajęcia, bo ja sobie bardzo cenię to, co miałam na studiach, zajęcia na przykład teatralne,
z ruchu, kółko teatralne. To właśnie te dodatkowe rzeczy, które nie były oczywistością i tą główną drogą, spowodowały, że znajduję się w miejscu, w którym jestem, a jestem z niego bardzo zadowolona. I jako, że się trochę stresuję, mimo że pracowałam z głosem wcześniej, to było motto tej uczelni, mam nadzieję, że nie powiem tego na odwrót, że różnym krokiem, ale jedną drogą. Dobrze powiedziałam? Tak było? Więc tego Państwu życzę i dziękuję bardzo za zaproszenie i powodzenia. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mam na imię Ewelina Klus. Jestem absolwentką tej pięknej uczelni. Jestem też byłym pracownikiem. Na poziomie licencjata ukończyłam tę uczelnię jako politolożka. Potem zdobyłam magistra w katedrze socjologii. Ale udało mi się też również 2 lata pozostać na naszej uczelni jako osoba prowadząca Centrum Karier. Mogę się pochwalić, że założyłam to Centrum Karier, wygrałam konkurs, być może dlatego, że byłam jedyną osobą, która próbowała uzyskać to stanowisko. Nie wiem tego. Niemniej mam przemiłe wspomnienia zarówno pracy z wykładowcami, z pracownikami administracyjnymi, jak również z osobami, z którymi studiowałam. Ja miałam to szczęście, że studiowałam na studiach dziennych, pracowałam i mijałam się w korytarzach z osobami, z którymi się na przykład spotykam dzisiaj w życiu zawodowym zupełnie odmiennym do tego, które było te 16 lat temu. 16 lat ma mój syn, ale proszę tych faktów nie łączyć. Obecnie zajmuję się produkcją sztuk teatralnych, pisaniem, malarstwem. Realizuję się dlatego, że mogę, a mogę dlatego, że wydaje mi się, że jestem odważna w różnych decyzjach, a tę odwagę dała mi ta uczelnia. Zawsze powtarzałam, że chwalę się, umiem się chwalić, dlatego że mnie nauczono. To były takie czasy, kiedy absolwenci liceów mieli mało odwagi. W liceach uczono nas bycia uczniem. Uczniem, który ma pochyloną głowę, nie bardzo jest w stanie pochwalić się dorobkiem ani szkoły, ani nawet kraju, ponieważ my jesteśmy rocznikiem jeszcze, jestem rocznik 1980, czyli pamiętamy czasy, kiedy nie chwalono się różnymi rzeczami na zewnątrz, poza Polską. I przejście z klasy maturalnej do uczelni, w której nabyliśmy nowych postaw, takich otwartych na zewnątrz, na kraje, na ambasady, na wymianę międzynarodową, na podróże. Pamiętam wspaniałą wycieczkę do Szwecji, którą miałam przyjemność odbyć ze studentami. Chciałabym Państwu powiedzieć, że dużo się zmieniło od tamtego czasu, ale ta duma pozostała. I życzę Wam, żebyście nosili ją w sobie jako studenci, jako absolwenci, jako przyjaciele, którzy spotykają się potem w dorosłym, jeszcze bardziej dorosłym życiu za 5, 10, 15 lat. Życzę wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Aleksandra Gajewska i pewnie już nie zaskoczy nikogo to, że jestem absolwentką Kolegium Civitas. I zastanawiałam się, co Wam powiedzieć, kiedy tutaj jechałam. I niedawno byłam poproszona o mówienie na inauguracji roku szkolnego w swojej podstawówce. I tam myślałam sobie, że ten czas szkoły podstawowej to taki czas bezcennego odkrywania świata, takiego poznawania w sposób instynktowny, czerpania takich najbardziej podstawowych wzorców. A studia są nam potrzebne po to, żeby umieć ten świat krytycznie ocenić.
I ja na pewno nauczyłam się tego tutaj, w zwanym przez nas w skrócie po prostu kolegium. I studia mogą być, chociaż nie w każdym wypadku, nie tylko środkiem, ale narzędziem. Narzędziem do tego, żeby się rozwijać, żeby odkrywać samego siebie, żeby dążyć poprzez swoje aspiracje do osiągania celu. I ja mogę naprawdę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Collegium Civitas było dla mnie takimi drzwiami do osiągania kolejnych, konkretnych celów. I to celów w takim wymiarze zawodowym oczywiście, ale przede wszystkim spełniania tych swoich osobistych aspiracji. Ja wybrałam w kolegium stosunki międzynarodowe, potem dyplomację i robiłam specjalizację z dyplomacji publicznej. Ale ta uczelnia dawała mi coś, co wydaje mi się wtedy było nowatorskie i do dzisiaj pozostaje. Ja nie byłam skazana tylko na przedmioty ze swojej specjalizacji. Mogłam chodzić na zajęcia z dziennikarstwa, mogłam chodzić na zajęcia z socjologii, politologii, mogłam chodzić na zajęcia z filozofii i to wszystko bardzo nas po prostu otwierało na cały świat i to było nie do przecenienia. Taki, tutaj był taki holistyczny rozwój, takie skupienie na nas, na indywidualnościach. I przy tym zachowywano takie najlepsze postawy zbiorowości, takiej odpowiedzialnej wspólnoty. I za to bardzo ceniłam kolegium i wykładowców, bo to oni mieli ogromny wpływ na to, jakie mamy dzisiaj postawy. I ja bardzo ceniłam to, że ci wykładowcy to nie byli tylko tacy specjaliści, teoretycy, tylko na przykład w moim przypadku, co było bardzo ważne, to byli czynni politycy. I ja tak miałam możliwość poznać obecnego tutaj na sali wykładowcę, obecnego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i to właściwie zmieniło moją drogę życiową, zawodową. I jadąc na uczelnię, mogłam posłuchać wykładowców w radiu, mogłam przeczytać gazetę z ich wypowiedziami i przyjść tutaj i polemizować z nimi na najbardziej bieżące tematy. I to było coś, czego nie doświadczali inni moi rówieśnicy, którzy wybrali inne uczelnie. Ja się tutaj nauczyłam myśleć, ja się tutaj nauczyłam polemizować. Ja tutaj miałam po prostu do tego przestrzeń, bo ta przestrzeń została nam stworzona. Mieliśmy swobodę. Nikt nie bał się zabrać głosu i powiedzieć, co myśli, nawet jeżeli było to wbrew całej reszty grupy, to ktoś koncentrował się na tym, co my myślimy i co jest dla nas ważne. I mogę powiedzieć z dumą, że dzięki kolegium jestem tym, kim jestem i robię to, co robię. Jestem polityczką, jestem feministką, jestem posłanką i to tutaj złapałam tego bakcyla. To tu miałam możliwość jednocześnie studiowania, pracy i łączenia tego ze swoim aktywizmem. Poza tym to jest niesamowite miejsce, bo to jest Pałac Kultury i Nauki, środek warszawskiego wszechświata. Każda osoba, która jest z Warszawy, doskonale to wie, a każda osoba, która przyjeżdża tutaj, się o tym dowiaduje. To jest niesamowite miejsce, tu jest masa kultury, klub o kawiarni, do których można iść po zajęciach, można iść do teatru, można iść do kina. To jest takie centrum. I to wszystko składa się na ten wyjątkowy charakter Collegium Civitas. Swoją drogą, kiedyś tutaj było takie hasło osobowość w centrum i to było naprawdę dobre hasło oddające ducha tej uczelni. A dziś to wy wybraliście Collegium. I to wy jesteście w centrum. I ja życzę wam, żebyście po prostu wykorzystali to, jak najlepiej potraficie i żebyście czerpali z osób, które są do waszej dyspozycji. Działajcie, uczcie się, dyskutujcie, polemizujcie, bądźcie krytyczni w tej fali, w zalewie informacji, którego dzisiaj doświadczamy. Tutaj macie najlepsze warunki do rozwoju i mówię to z pełnym przekonaniem, dziękując za zaproszenie, dziękując za możliwość zabrania głosu i dziękując profesorowi Stanisławowi Mockowi, że za każdym razem, kiedy się z czymś mierzę i coś jest dla mnie bardzo ważne, dostaję od niego wiadomość SMS, maila i to jest naprawdę coś niesamowitego, że można mieć taki support po tylu latach, jak się skończyło uczelnie. Dziękuję, gratuluję, powodzenia.
Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie. Rozpoczynamy tę wyjątkową uroczystość, która jest inauguracją tego roku akademickiego 2022-2023, a jest przede wszystkim również wyjątkowym, bo 25-letnim jubileuszem uczelni Collegium Civitas. Rozpoczęliśmy od wysłuchania wspomnień absolwentów. Bardzo cieszymy się, drodzy Państwo, że są Państwo z nami i wierzymy, że równie ciekawe wspomnienia będą towarzyszyły Państwu studiom, jak i życiu. A teraz prosimy Państwa o powstanie. Prosimy o wprowadzenie sztandaru Collegium Civitas. Szanowni Państwo, do hymnu prosimy chór o odśpiewanie hymnu państwowego. Dziękujemy Państwu, prosimy o zajęcie miejsc. Drodzy Państwo, pozwólcie, że się przedstawimy Państwu. Monika Adamska i... I chciałbym powiedzieć, drodzy Państwo, drobną osobistą anegdotę, ponieważ chwalili się studenci zakończeniem swoich studiów. Jestem czarną owcą od 21 lat studiów w Collegium Civitas, nie ukończyłem. A zatem, Szanowni Państwo, nie idźcie tą drogą. Konrado Moreno, witamy Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy dzisiejszą uroczystość. Tak, jest to jedna z wyjątkowych uroczystości, która związana jest z jubileuszem, 25-leciem uczelni, dlatego czekają nas dzisiaj wspaniałe niespodzianki. Drodzy Państwo, słowo modne, niestety od czasu pandemii, hybryda. Ta dzisiejsza uroczystość cieszy nas, cieszy oko, bo jak widzimy, sala jest pełna, natomiast część słuchaczy, widzów śledzi nas za sprawą łączeń internetowych na kanałach facebookowych oraz YouTube'owych. Również ich bardzo serdecznie witamy. Tak, i chcielibyśmy także powitać gości zgromadzonych tutaj dzisiaj z nami. Ale jeszcze, drodzy Państwo, zanim to nastąpi, to jest nieobecna dzisiaj i bardzo serdecznie, drodzy Państwo, żałujemy, że nie może być dzisiaj z nami prezydent Collegium Civitas, pierwsza rektor, profesor doktor habilitowana pani Jadwiga Koralewicz, która, drodzy Państwo, niestety ze względów zdrowotnych dzisiaj jest nieobecna, ale jeśli pozwolicie Państwo, to o symboliczne brawa dla pani rektor, myślę, że możemy Państwa prosić. Dziękujemy. A teraz przywitajmy zespół rektorski, profesor rektor Stanisław Mocek, Magdalena Wypych, kanclerz, doktor Katarzynę Iwińską, prorektor do spraw badań naukowych. Doktor Katarzynę Maniszewską, prorektor do spraw współpracy z zagranicą. Doktora doktora Rolanda Zarzyckiego, prorektora do spraw dydaktycznych. Doktora Pawła Maranowskiego, prorektora do spraw studenckich. Małgorzatę Mechanisz, pełnomocnik rektora do spraw marketingu, promocji i rekrutacji.
Członkinią zespołu rektorskiego jest również Teresa Wierzbowska, pełnomocnik rektora do spraw kształcenia ustawicznego, która nie mogła dzisiaj być z nami. Szanowni Państwo, wiemy, że jest z nami obecny, witamy bardzo serdecznie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, wieloletniego wykładowcę Kolegium Civitas, jest z nami pan prezydent Rafał Trzaskowski. Szanowni Państwo, witamy również bardzo serdecznie drugiego sekretarza ambasady Indii w Polsce i na Litwie, pana Krishendu Banerdzie. Witamy serdecznie radcę ministra w ambasadzie Indonezji w Polsce. Jest z nami pan Taufik Lamsuhur. Także rektorów, prorektorów, kanclerzy i dziekanów uczelni wyższych, których teraz wymienię. Profesora doktora habilitowanego inżyniera Macieja Krawczyka, rektora WIT Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Profesora doktora habilitowanego Macieja Rogalskiego, rektora Uczelni Łazarskiego. Doktora habilitowanego profesora SGH Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej. Doktora habilitowanego profesor SWPS Aleksandrę Cisłak-Wójcik, prorektorkę do spraw nauki SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Drodzy Państwo, i szanując Państwa zaangażowanie, pozwólcie, bo mamy jeszcze zacne grono, którego chciałbym przywitać. O brawa poprosimy wszystkich już pod koniec, tak żeby nie przedłużać tej uroczystości. Witamy również profesora doktora habilitowanego Pawła Gusnara, prorektora do spraw zagranicznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, profesora Prota Jarnuszkiewicza, prorektora do spraw współpracy zewnętrznej i promocji, pierwszego zastępcę rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, doktor habilitowaną Martę Mendel, prorektorkę do spraw współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doktor habilitowaną profesor Akademii Sztuk, Akademii Pedagogiki Specjalnej, przepraszam, emocji Barbarę Pasamonik, prorektor do spraw kształcenia, doktora Czesława Pietrasa, prorektora do spraw studiów Wszechnicy Polskiej, profesora Pawła Włodarskiego, prorektora do spraw umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora doktora habilitowanego inżyniera Adama Woźniaka, prorektora do spraw rozwoju Politechniki Warszawskiej, doktor habilitowaną profesor AWF Jolantę Żyśko, prorektorkę do spraw promocji i rozwoju uczelni AWF w Warszawie, doktora habilitowanego profesor ALK Mariolę Ciszewską-Mlinarić, dziekan Kolegium Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, pana Macieja Rębarza, kanclerza Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, księdza doktora Macieja Raczyńskiego Rożka, dyrektora Szkoły Doktorskiej i Licencjatu Kanonicznego Akademii Katolickiej w Warszawie. Tu brawa, drodzy brawa. Państwo, dla wszystkich obecnych profesorów. Witamy także przedstawicieli władz miasta stołecznego Warszawy, przedstawicieli instytucji naukowych i edukacyjnych, pana Szymona Chojnowskiego, zastępcę prezydenta miasta Świdnicy, pana Rafała Miastowskiego, burmistrza dzielnicy Mokotów, pana Mariusza Czecha, dyrektora Biura Programów Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, panią Justynę Janiszewską, dyrektor wykonawczą oraz członkinię zarządu Fulbright Polska, pana Marka Matraszka, chairmana CEC Group, panią Agatę Żurowską, dyrektor dwujęzycznej szkoły imienia Władysława Bartoszewskiego. Dziękujemy Państwu za te serdeczne przywitania. Witamy całą społeczność akademicką, Kolegium Civitas, w tym w szczególności studentów pierwszego roku oraz zgromadzonych gości. Szanowni Państwo, nie wszyscy mogli być w tym ważnym dniu razem z nami, ale otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych, których przedstawiciele władz państwowych, zaprzyjaźnionych instytucji czy uczelni składają całej naszej społeczności serdeczne życzenia na nowy rok akademicki. Ze względu na ograniczony czas odczytamy teraz jedynie dwa fragmenty otrzymanych listów. Cytuję. Wasza magnificencjo, szanowna pani prezydent, szanowni państwo, serdecznie gratuluję doniosłego jubileuszu 25-lecia Kolegium Civitas, imponującego dorobku i ciągłego, dynamicznego rozwoju. Państwa uczelnia stawia na wysokie standardy nauczania, zatrudnia wybitnych specjalistów, atrakcyjnia swoją ofertę i dostosowuje ją do potrzeb rynku pracy, jak i oczekiwań młodych ludzi, czego potwierdzeniem są liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznane przez polskie i zagraniczne organizacje oraz czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych.
Absolwenci uczelni, dzięki nabytym w trakcie studiów kwalifikacjom, osiągają sukcesy w bardzo ważnych dziedzinach dla rozwoju polskiej gospodarki i są cenionymi ekspertami o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie. Swoją rzetelną pracą i profesjonalizmem przyczyniają się do rozwoju kapitału społecznego Polski oraz umacniania jej pozycji i pozytywnego wizerunku. Wierzę, że rozpoczynający się dziś nowy rok akademicki przyniesie zarówno kadrze, jak i studentom wiele powodów do dumy, radości i satysfakcji oraz wpłynie na umacnianie się pozycji uczelni na akademickiej mapie Mazowsza oraz Polski. Z wyrazami szacunku Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Brawa. Teraz drugi fragment, który mam rozpisany na dwóch stronach scenariusza znajdujących się, tak, ten, więc wybaczcie mi, jeżeli będę przekładać strony. Zaczyna się on tak. Wasza magnificencjo, szanowny panie rektorze, proszę przyjąć wyrazy podziękowań za doskonałą współpracę uczelni z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich w zakresie doskonalenia organizacji nauki, działalności badawczej i dydaktyki w polskim szkolnictwie wyższym. Kolegium Civitas cieszy się uznaniem w Polsce i za granicą jako uczelnia należąca do grona wiodących ośrodków kształcących w zakresie umiejętności obywatelskich i społecznych. Kolegium Civitas to również kuźnia wielu talentów i osobowości życia publicznego. Uczelnia ugruntowuje swoją pozycję ośrodka kształtującego postawy obywatelskie, dla którego najważniejszą wartością jest poczucie wolności jednostki i wspólnoty. Niewątpliwie wyznaczają Państwo wiele standardów jutra. Dobrego zdrowia, sił na kolejne miesiące, dużo optymizmu oraz radości z podejmowanych wyzwań. Z wyrazami szacunku profesor doktor habilitowany Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP. Czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dziękujemy Państwu za te istotne i ważne słowa. Zapraszamy teraz, Szanowni Państwo, na scenę prezydenta miasta stołecznego Warszawy, tak jak wspomnieliśmy, wieloletniego wykładowcę tej uczelni, panie i panowie, pan Rafał Trzaskowski. Zapraszamy, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja tutaj w podwójnej roli dzisiaj występuję, więc powinienem mieć tak naprawdę dwa przemówienia, ale jakoś spróbuję połączyć te dwie role. Pierwsza to oczywiście rola gospodarza miasta stołecznego Warszawy i tego miejsca też pięknego, a druga to rola dzisiaj dla mnie dużo ważniejsza, wykładowcy Kolegium Civitas od 20 lat, w związku z tym łza się kręci w oku. Przy okazji chciałem pozdrowić panią prezydent, panią profesor Koralewicz, która ściągnęła mnie do Kolegium Civitas, wielkie podziękowania, szkoda, że pani profesor nie ma z nami. No i oczywiście dla pana rektora, który przez te 20 lat wytrzymał to, że mimo zmieniających się funkcji przez cały czas marzyłem o tym, żeby dalej uczyć studentów. I od tego zacznę, dlatego że wielokrotnie zadano mi takie pytanie, jak to jest, panie pośle, ministrze, prezydencie, że pan dalej uczy. Więc ja wtedy tłumaczę, że uczę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby mieć możliwość spotkania się z młodzieżą i trochę odświeżyć horyzonty i odpocząć, dlatego że nauczanie może być odpoczynkiem i kontakt z fajnymi ludźmi, zwłaszcza jeżeli się tego typu zawód wykonuje co ja. A druga rzecz jest dużo bardziej egoistyczna i prozaiczna, mianowicie w tej drabinie prestiżu społecznego, o której się uczycie tutaj w Kolegium Civitas, jakoś się tak złożyło, że wykładowca akademicki jest na samej górze, a polityk na samym dole, nie wiem, kto tam jest niżej. Nie chciałbym nikogo urazić, więc pewnie polityk. Na szczęście samorządowcy są trochę wyżej w tej drabinie prestiżu. Ale tak zupełnie poważnie, kontakt z wami, ze studentami, Kolegium Civitas, również z moimi koleżankami i kolegami, którzy tutaj wykładają, jest takim zawsze powiewem świeżego powietrza. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy można się oddać dyskusji, kiedy można tłumaczyć rzeczywistość nie w tweecie albo nie w studiu telewizyjnym, gdzie głównie człowiek musi mówić, przepraszam, ja panu nie przeszkadzałem, albo w świecie wolnym od indoktrynacji, to w tym momencie człowiek się naprawdę czuje jak w takim miejscu, gdzie
jest dużo, dużo wolności i świeżego powietrza. I to zawsze charakteryzowało Collegium Civitas, dlatego że to zawsze była i jest uczelnia z jednej strony kameralna i ja zawsze lubiłem w Collegium Civitas to, że jest właśnie takim miejscem. Wykładałem w kilku innych miejscach i właśnie w Collegium Civitas zawsze był taki duch pewnej wspólnoty, nawet w pewnym sensie rodziny. Łatwiej było o ten bliski kontakt i o taką pewność, że budujemy razem coś ciekawego. Dlatego, że cała koncepcja Collegium Civitas zawsze była czymś ciekawym, bo to nie była zwykła szkoła, taka jakich się pojawiło w latach 90. całkiem mnóstwo, tylko to było miejsce o bardzo określonym etosie, o bardzo określonym profilu, z bardzo określonymi ludźmi, którzy przede wszystkim zawsze stawiali na to, żeby dbać o rozwój osobisty, o to, żeby uczyć studentów niezależności, swobodnego myślenia, pracy w grupie, czegoś, co dzisiaj jest absolutnie rzeczą podstawową. W moim życiu zdarzało mi się zatrudniać bardzo wielu ludzi i pracować z bardzo wieloma ludźmi w różnych miejscach i zawsze wydawało mi się, że w Polsce my mamy taki problem z kilkoma rzeczami. Po pierwsze z warsztatem, takim klasycznym warsztatem. Poproście kogoś, żeby wypowiedział się krótko i żeby później można było z tego zapamiętać dwie czy trzy tezy. Poproście kogoś, żeby napisał krótką notatkę, żeby coś miało początek i koniec. Poproście kogoś, żeby umiał coś streścić w sposób sensowny. Więc mieliśmy problem z warsztatem. Mieliśmy problem z i dalej mamy niestety z grą zespołową i ze współpracą w zespole. Nie jesteśmy najlepsi w tym. No i również, jeżeli chodzi o odwagę, w wypowiadaniu swoich własnych sądów. Ja nie chcę dzisiaj wprowadzać w polityki w to moje przedstawienie, ale powiem jedno, że niestety dzisiaj wszystkie te trzy rzeczy, zamiast żeby zadbać i żeby edukacja mogła zadbać o to, żeby sobie radzić z tymi deficytami, no to niestety mam takie poczucie, że jest coraz gorzej i z warsztatem, i z pracą zespołową, i z myśleniem samodzielnym, no bo to się władzy dzisiaj nie podoba. Ale zupełnie inaczej jest z Collegium Civitas, bo właśnie tutaj kładzie się nacisk na te trzy rzeczy, które są moim zdaniem absolutnie fundamentalne. Spotykam absolwentów w bardzo wielu miejscach, część z nich dalej ze mną pracuje po wielu, wielu latach. Spotykam ich i w świecie polityki, i spotykam ich w świecie mediów, i w biznesie, i w kulturze. Zawsze jak mówią mi, że pan był moim wykładowcą, to na chwilę mnie to mrozi, bo czekam na jakąś złą historię, ale najczęściej te historie nie są takie złe. Często się okazuje, że ktoś dostał tylko 3+, ale mimo wszystko wszyscy są zawsze uśmiechnięci. I za każdym razem są to ludzie, którzy są wyposażeni właśnie w warsztat, a do tego w pewną misję, w pewien kręgosłup. I myślę, że właśnie Collegium Civitas z tego słynie. Ma już swoją fantastyczną markę i jak słyszymy, że ktoś jest z Collegium Civitas, to możemy być pewni, że na pewno jest to osoba, na której się nie zawiedziemy. Drodzy studenci, bo do was się chciałem na końcu zwrócić, macie naprawdę wielkie szczęście, że jesteście w Collegium Civitas. Będziecie pamiętać to na pewno do końca życia. Mam nadzieję, że wykładowców, ale na pewno też tę atmosferę, tak jak powiedziałem, kameralną atmosferę tworzenia wspólnoty. I jedyne, co chciałbym wam powiedzieć, to bądźcie odważni, szukajcie pomysłu na siebie, specjalizujcie się, szukajcie swojej niszy. Nie róbcie tego, co wszyscy. Dzisiaj po angielsku mówi każdy, albo prawie każdy. Szukajcie innego języka. Szukajcie takiego tematu, którym się nikt nie zajmuje. Szukajcie tego typu podejścia, którego nie widzieliście do tej pory, dlatego że tacy ludzie są najbardziej cenni. Ale przede wszystkim myślcie samodzielnie, nie bójcie się wyrażać swoich opinii i bądźcie zaangażowani, dlatego że Collegium Civitas zawsze słynęło z tego, że jego wykładowcy, cały personel, który tutaj pracuje, ale przede wszystkim studenci byli zawsze zaangażowani. I dzisiaj w tych trudnych czasach trzeba być zaangażowanym i o to was proszę. I na końcu olbrzymie podziękowania za to, co uczelnia robi, jeżeli chodzi o te kryzysy, które nas nawiedzają.
od pandemii to były trudne czasy. Tak się cieszę, że jesteśmy znowu razem, że nie musimy się widzieć online. Ale zwłaszcza w kryzysie ukraińskim wielu studentów, wiele studentek z Ukrainy tutaj studiuje. Ten odruch Solidarności był niebywały. Te pomysły na to, żeby organizować ten rok przejściowy, który pozwoli naszym sąsiadom, jeżeli tak wybiorą, u nas spędzić trochę więcej czasu albo nie zmarnować tego roku i wrócić na Ukrainę, to naprawdę fantastyczny pomysł. Drodzy Państwo, jestem naprawdę dumny z tego, że jestem dalej wykładowcą Kolegium Civitas, że mimo tych różnych funkcji pan rektor ze mnie nie zrezygnował, za co dziękuję. I życzę Wam wszystkiego najlepszego, ciekawego roku i ciekawych lat i tego, żeby to wszystko, co się tutaj wydarzy w Kolegium Civitas, zostało z Wami, tak jak zostaje ze mną, na całe życie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za te niezwykle istotne i celne rady i wskazówki. A teraz poprosimy rektora uczelni, rektora Kolegium Civitas, profesora Stanisława Mockę o zabranie głosu. Dostojni goście, drogie studentki i studenci, słuchaczki i słuchacze, absolwentki i absolwenci, koleżanki i koledzy. Dziś obchodzimy 25-lecie naszej uczelni, ale proszę się nie obawiać, nie będę teraz składał szczegółowego sprawozdania z działalności w okresie tego ćwierćwiecza. Przez ponad dwie dekady wspólnie wypracowywaliśmy formułę naszej uczelni, odróżniającą ją od innych szkół wyższych funkcjonujących wiele lat temu i tych działających obecnie. Naszymi wyróżnikami było nie tylko sprawne działanie, ale również system wartości, bliski zarówno zespołowi rektorskiemu, jak i wspólnocie, którą tworzymy ze studentkami i studentami, słuchaczkami i słuchaczami, naszymi wykładowczyniami i wykładowcami, seniorami oraz dziećmi, ponieważ Kolegium Civitas to uczelnia wielopokoleniowa. Od roku 1989 trwało w Polsce budowanie demokratycznego porządku i my wraz z naszą misją w roku 1997 wpisaliśmy się w nurt zagospodarowywania tej przestrzeni wolności, trudnej wolności, o której pisali najwybitniejsi intelektualiści z księdzem profesorem Tischnerem na czele. Zaczęliśmy wypełniać tę wolność treścią, której tak bardzo, a może obecnie jeszcze bardziej, jako i społeczeństwo, i państwo potrzebujemy. Nasze Civitas to wzór pewnej postawy obywatelskiej, dla której najważniejszą wartością są właśnie poczucie wolności i pluralizm, wolność myśli i dyskursu, ale także buntu i protestu przeciwko niesprawiedliwości, ksenofobii, nietolerancji, przeciwko łamaniu podstawowych praw i wolności, przeciwko dyktatowi jednego jedynie słusznego światopoglądu, jaki by on nie był, i wszelkim zapędom autorytarnym, jakiego koloru by one nie były. Nasze Civitas to przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, poczytywany jako wartość podstawowa i uniwersalna, niezależna od czasu i kultury. Nasze Civitas to świat różnych odcieni, nieco na wzór tej maksymy, którą mamy zapisaną w godle, o której tutaj mówiła jedna z naszych absolwentek, gradu diverso via una, co oznacza różnym krokiem jedną drogą. Co najkrócej rzecz ujmując, oznacza zmierzanie do wspólnego celu przy poszanowaniu indywidualności i poszukiwaniu różnych dróg jego realizacji, zgodnie z powiedzeniem, że celem edukacji powinno być uczenie, jak myśleć, a nie co myśleć. Kolegium Civitas od samego początku istnienia słynęło z dynamiki i kreatywności działań. Szybko osiągnęło bardzo wysoką pozycję wśród uczelni niepublicznych, a w kategorii umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Uczelnia powstała z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkim Instytutu Studiów Politycznych, PAN. Wielkie zasługi w tym zakresie położyła profesor Jadwiga Koralewicz,
która była rektorem przez pierwszych 9 lat, a do chwili obecnej jest prezydentem uczelni. To w znacznej mierze dzięki jej zaangażowaniu, determinacji, odwadze i pomysłowości uczelnia powstała, ale też już w tym pierwszym okresie stworzone zostały solidne fundamenty dla jej rozwoju. Naszą książkę na 15-lecie, opracowaną właśnie przez panią prezydent z dwoma naszymi studentami, zatytułowaliśmy Można. Obecnie na 25-lecie wydaliśmy książkę napisaną przez wielu z nas, 200 autorów z grona studentek i studentów, wykładowczyń i wykładowców, pracowniczek i pracowników, absolwentek i absolwentów pod tytułem Warto. Ta książka jest do pobrania w holu. Dzisiaj właśnie się ukazała. Można i warto to wyraz idei, które zaszczepiamy członkiniom i członkom naszej społeczności, ale i sami ciągle się ich uczymy w codziennym działaniu. Teraz wiemy, że po 25 latach można było, ale też i było warto. Można i warto było stawiać na wysoką jakość, bo aktualnie marka i prestiż Collegium Civitas otwierają drzwi do kariery naszym studentom i absolwentom. Dzisiaj już była o tym mowa. Można i warto było wejść do początku istnienia uczelni na drogę międzynarodowienia wtedy, kiedy jeszcze nikt w Polsce w dobie boomu edukacyjnego lat 90. nie myślał o internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, a nawet nie stosował tego pojęcia tak powszechnie, jak to ma miejsce obecnie. Zgłaszają się do nas partnerzy z kraju i spoza jego granic, aby realizować wspólne projekty. Na nasze studia przyjeżdżają studenci z ponad 70 krajów świata, a także w ramach wymiany akademickiej. Jest to naszą wielką i niepodważalną wartością, z której jako wspólnota akademicka jesteśmy niezwykle dumni. Te niezaprzeczalne sukcesy to zasługa nas wszystkich, przede wszystkim grona wykładowców i pracowników Collegium Civitas, którzy codziennym wysiłkiem wypracowują unikalny wzorzec relacji ze studentami według zapomnianej już w innych uczelniach zasady mistrz i uczeń. Można i warto było iść czasami pod prąd utartym trendom, chociażby pokusie masowego kształcenia i postawić na realizację modelu niewielkiej uczelni przekładającej jakość nad ilość, różnorodność i rozpiętość działań nad dążenie za wszelką cenę do zysku. Mimo zmieniających się okoliczności i warunków, trudnych czasów dla coraz mniej docenianej polskiej nauki i szkolnictwa wyższego tutaj w kraju, pozostaliśmy wierni misji, która przyświecała tworzeniu Collegium Civitas, czyli kształceniu na najwyższym poziomie przyszłych liderów życia publicznego, zajmujących kluczowe pozycje zawodowe w administracji publicznej i samorządowej, mediach, ośrodkach badań społecznych, centrach analitycznych, biznesie, polityce. Można i warto było przez te wszystkie lata realizować nasze hasło, najpierw więcej niż studia, a obecnie magia studiowania. Dotyczy to istnienia Collegium Civitas jako ważnego i opiniotwórczego ośrodka eksperckiego, znanego poprzez media w całym kraju, a także poza jego granicami. Jest to zatem realizacja koncepcji uczelni sprzed 25 lat jako centrum wymiany myśli, debaty publicznej i dyskursu światopoglądowego wynikającego z wykorzystania wiedzy i doświadczenia ludzi w zakresie nauk społecznych, politycznych, stosunków międzynarodowych, dyplomacji i bezpieczeństwa, zarządzania, nowych mediów i dziennikarstwa, kultury i sztuki. Chodzi przede wszystkim o to, aby z jednej strony studenci mogli na miejscu korzystać z tej przebogatej oferty spotkań, debat, konferencji, seminariów i wszelkiego typu eventów, a z drugiej, aby mogli oprócz realizowania programu dydaktycznego rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Chodzi też o całkowite oddolne poziomy inicjatywy studentów, pączkujące i przyciągające innych, sformalizowane lub nie, ale wszystkie budujące właśnie naszą civitasową społeczność.
Oby być instytucją ważną dla krajowego i międzynarodowego życia publicznego, nie wystarczy już być tylko uczelnią w tradycyjnym tego rozumieniu. Trzeba czegoś więcej, tego czegoś, co podobno mamy i co jest dostrzegane przez naszych przyjaciół i partnerów, którzy realizują z nami wspólne projekty. Można i warto było, to samo zdaje się dziś mówić zdecydowana większość naszych absolwentów, których reprezentanci wystąpili na początku inauguracji i których kariery i droga zawodowa to potwierdzają. Od lat odnosimy znaczące sukcesy w zakresie wysokiej jakości kształcenia i godzenia tego poziomu z wymogami rynkowymi, konstruowania nowoczesnych programów nauczania, wzorowej obsługi studentów i działań na rzecz animowania życia studenckiego, pozyskiwania środków unijnych na rozwój uczelni w różnych sferach jej działalności, współpracy z otoczeniem biznesowym, administracją, mediami i organizacjami pozarządowymi, realizacji badań naukowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym, edukacji przez całe życie oraz umiędzynarodowienia według najwyższych standardów europejskich i anglosaskich. Z powodu ograniczonego czasu i dyscypliny, którą zresztą dobrowolnie w tej sprawie się poddałem, nie jestem w stanie przedstawić tutaj wszystkich znaczących wydarzeń z historii uczelni. One znajdują się, ale pragnę powiadomić, że niezwykle wyczerpująca i bogata kronika Collegium Civitas znajduje się od dzisiaj na naszej stronie w zakładce Uczelnia. Każdy z nas może poznać historię uczelni, jej bohaterów, osiągnięcia i zdobyć informacje o naszej 25-letniej drodze, której zwieńczeniem jest dzisiejsza uroczystość. Powiem tylko o kilku wydarzeniach z ostatniego roku akademickiego, w trakcie którego odnieśliśmy historyczny sukces, uzyskując latem kategorię B+ z dwóch ewaluowanych przez nas dyscyplin nauk socjologicznych i nauk o polityce i administracji, co spowodowało, że z tych dwóch dyscyplin uzyskaliśmy uprawnienia doktorskie, habilitacyjne i profesorskie. Stąd wielkie podziękowania dla naszych pracowników badawczo-dydaktycznych, których zbiorowy dorobek wygenerował ten sukces. Zostaliśmy przejęci do prestiżowych organizacji i grona organizacji międzynarodowych, między innymi Magna Carta Universitatum oraz International Association of Universities. Pomyślnie przeszliśmy trzy wizyty kontrolne Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach stosunki międzynarodowe, socjologia i zarządzanie z pozytywnymi wynikami. A teraz otrzymaliśmy grant na stworzenie Akademickiego Centrum Doskonałości Dydaktycznej Collegium Civitas, w skrócie ACDC, choć może z uwagi na nowy podręcznik bezpieczniej tej nazwy nie wymieniać. Przez co będziemy mogli rozwijać nowoczesne, innowacyjne programy kształcenia, wykorzystujące także doświadczenia dydaktyczne okresu pandemicznego i coraz bardziej ugruntowany w Collegium Civitas hybrydowo-wahadłowy system uczenia, który zachowany został już po okresie pandemicznym. Uruchomiliśmy z powodzeniem roczny program pomostowy dla kandydatów z Ukrainy, o którym tu wspominał pan prezydent, w języku ukraińskim na dwóch kierunkach: stosunki międzynarodowe i zarządzanie, który ma pomóc w podjęciu studiów osobom z Ukrainy znajdującym się w Polsce. Mamy nadzieję, że studenci ci wyposażeni w podstawową wiedzę powrócą do swojej ojczyzny, aby odbudowywać kraj i przyczyniać się do jego rozwoju. Demokratyczna Ukraina po okresie wojny na pewno będzie ich potrzebować w roli liderów takich przemian. Serdecznie witaju studentów z Ukrainy. Cieszymy się z aktywności naszych studentek i studentów na wszelkich możliwych obszarach sportowym, naukowym, kulturalnym, przez co możemy realizować zamysł i model partycypacyjny naszego Collegium Civitas, w którym struktury poziome i oddolne studentów oraz pracowników są naszą wspólnotową wartością. Rozwijamy Collegium Wiedzy, wieloletni program wsparcia i współpracy z sektorem oświatowym, nauczycielami i dyrektorami szkół oraz pomocy kilkunastu tysiącom licealistów i maturzystów, którzy doświadczają opłakanych skutków ciągłych eksperymentów
przeprowadzanych na żywym organizmie polskich szkół i oświaty. Uczelnia znajduje się obecnie na niezwykle wysokim poziomie informatyzacji, należąc do czołówki najbardziej zinformatyzowanych uczelni w Polsce. Dążymy do ciągłego usprawnienia komunikacji i obiegu dokumentów przy użyciu najnowszych technologii między studentami, wykładowcami i pracownikami administracji. Usprawniamy procesy organizacyjne i kadrowe wynikające z coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej kraju i związanych z tym zawirowań na rynku pracy. Wspieramy materialnie pracowników, stosując system godziwych wynagrodzeń, premiowania i bonusów pracowniczych. Jak wspomniałem, naszą dumą jest to, że mamy studentów z całej Polski i z ponad 70 krajów ze wszystkich kontynentów, którzy przechodzą rozmowy kwalifikacyjne i językowe. Jesteśmy więc uczelnią wybitnie wielokulturową i umiędzynarodowioną, o wysokim poziomie kandydatów na studia z całego świata. Jeszcze raz witam studentów z wszystkich krajów w naszym gronie. Wypracowaliśmy nowoczesne pod względem akademickim i rynkowym programy studiów po polsku i po angielsku, ponad 50 specjalności na 4 kierunkach studiów oraz ponad 30 programów na studiach podyplomowych. Wiele z nich powstało z udziałem licznych partnerów i znaczących instytucji sektora administracyjnego i biznesowego, na przykład Green Academy z Orange i już 4. edycja studiów MBA ze studium imienia Pawła Adamowicza z Gdańska. Jesteśmy uczelnią także wielopokoleniową, potrwającym już kilkanaście lat, znaczącym sukcesie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zajmuje już trwałe miejsce na mapie tego typu przedsięwzięć w Warszawie i całym województwie mazowieckim. Rozwijamy kolegium dziecięce oraz wiele programów dla nauczycieli i uczniów liceum w ramach Kolegium Wiedzy. Za te wszystkie działania jesteśmy doceniani, zajmując wysokie miejsce w rankingach i prestiżowych konkursach. Wygrywaliśmy, zdobywając przez kilka lat złoty indeks w rankingu szkół wyższych wprost, i niezmiennie przez ponad 20 lat lokowani jesteśmy w czołówce rankingu perspektyw, a nasze kierunki zajmują pierwsze miejsca wśród tych realizowanych w uczelniach niepublicznych. Nasi wykładowcy zdobywali i zdobywają najwyższe nagrody krajowe i zagraniczne. Od kilku lat zajmujemy miejsca w ścisłej czołówce wśród wszystkich uczelni w Polsce, publicznych i niepublicznych, w kategorii umiędzynarodowienia. Według realizowanego przez OPI pod nadzorem MEIN badania ekonomicznych losów absolwentów, kierunki Collegium Civitas znajdują się na wysokich miejscach w kategorii zarobków absolwentów i znajdowania pracy zaraz po studiach. Dane te eliminują całkowicie nieprawdziwy stereotyp o bezrobociu lub niskich zarobkach absolwentów uczelni o profilu nauk społecznych i humanistycznych. W dobie globalizacji czekają nas coraz poważniejsze wyzwania. Jednym z naszych celów strategicznych jest być nowoczesną uczelnią o wysokim poziomie umiędzynarodowienia, wprowadzającą innowacyjne metody kształcenia i pozyskującą studentów z różnych regionów świata, realizującą ambitne projekty i publikacje naukowo-badawcze na świecie. Mamy obecnie solidne fundamenty, które przed chwilą wymieniłem, a realizacji kolejnych celów chciałbym życzyć nam wszystkim. Jak kiedyś pisał Claude Lévi-Strauss w Smutku tropików, ludzie zawsze i wszędzie podejmowali to samo zadanie, wyznaczając sobie ten sam cel. Zmieniały się tylko środki. Jeśli ludzie zabierali się zawsze tylko do jednego zadania, budowania społeczeństwa zdolnego do życia, siły, które ożywiały naszych odległych przodków, są także i w nas. Nic nie jest rozegrane, możemy wszystko zrobić od nowa. To, co zostało zrobione lub źle zrobione, może być zrobione na nowo. Koniec cytatu. I w tym właśnie sensie każdy sukces Collegium Civitas wynika z ciężkiej pracy wielu osób, których nie sposób wymienić podczas tak krótkiego wystąpienia. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom uczelni, zarówno administracyjnym, naukowo-dydaktycznym oraz wszystkim wykładowcom
za ten właśnie niezwykły trud, jaki na co dzień wkładają w kształcenie, obsługę i współpracę ze studentami, za ich pomysłowość i utożsamianie się z uczelnią i naszą misją. Dziękuję też przede wszystkim społeczności studenckiej i słuchaczy za to, że nas wybrali i mam nadzieję, że nie zawiedziemy waszych oczekiwań. Przy okazji obchodu 25-lecia uczelni należy wspomnieć o tych, którzy na różnych etapach byli z nami związani jako wykładowcy lub nasi pracownicy, a którzy w międzyczasie na zawsze odeszli. Pożegnaliśmy Krzysztofa Barańskiego, Mariusza Handzlika, Michała Jagiełło, Artura Karpa, Janinę Paradowską, Krzysztofa Krauze, Zofię Telakowską, Stefana Bratkowskiego, Grzegorza Miecugowa, ambasadorów i konsulów Roberta Mroziewicza, Ryszarda Żółtanieckiego, Tomasza Lisa, Włodzimierza Serwatowskiego, Krzysztofa Kasprzyka, doktorów Krzysztofa Ners, Marka Nowickiego, Małgorzatę Dmochowską, Krzysztofa Lidela i profesorów Stefana Amsterdamskiego, Janinę Frencel-Zagórską, Andrzeja Sicińskiego, Tomasza Strzębosza, Andrzeja Wyczańskiego, Wojciecha Zaborowskiego, Zbigniewa Zapasiewicza, Janusza Ziółkowskiego, Jerzego Holcera, Jana Kulczyńskiego, Teresę Rakowską-Harmston, Piotra Jachowicza, Tadeusza Żółtowskiego, Hannę Palską, Waldemara Dziaka, Włodzimierza Wesołowskiego i wreszcie nieodżałowanego profesora, o którym tu dzisiaj była mowa, Edmunda Wnuk-Lipińskiego, jednego z założycieli naszej uczelni, najpierw jej prezydenta, a potem rektora, którego mimo upływu czasu bardzo nam wszystkim brakuje. Proszę Państwa o powstanie i uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Dziękuję. Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego życzę studentkom i studentom oraz wszystkich Państwu wielu sukcesów, radosnych chwil i dalszej twórczej aktywności. I zakończę tradycyjnie, kierując tę sentencję nie tylko do obecnej tu młodzieży, ale do wszystkich zaproszonych gości. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi. Serdecznie dziękujemy Jego Magnificencji rektorowi za te istotne słowa. Jakże trudno, drodzy Państwo, wciąż jest nam uwierzyć w odejście wielu znakomitych wykładowców. Niech to będzie również, drodzy Państwo, elementem uświadamiającym nas, jak istotne jest radowanie się i cieszenie się chwilą. Tą chwilą, którą wielu z Państwa rozpoczyna, czyli tymi studiami. Szanowni Państwo, Moniko. W 2019 roku z inicjatywy redaktora Jacka Żakowskiego oraz Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów Kolegium Civitas powstała niezwykła i niepowtarzalna inicjatywa pod nazwą Consilium Civitas. Zapraszamy, Szanowni Państwo, redaktora Jacka Żakowskiego, również wieloletniego profesora uczelni Collegium Civitas. Wielkie brawa. O zabranie głosu przybliży nam działalność Consilium Civitas. Obiecuję, że będzie krótko bardzo. Przede wszystkim chciałem bardzo gorąco powitać Emilię Błażewicz. Emilia, pokaż się przynajmniej. Witam. Tam cię szukałem daleko. To chodź do nas. Chcę powiedzieć tak, zobaczcie geniuszkę. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie profesorów, członków Consilium Civitas, tworzonego przez profesorów nauk społecznych naprawdę z najlepszych uniwersytetów świata, prawie tak dobrych jak Collegium Civitas, Harvard, Oxford, Sorbona. Mógłbym dalej wymieniać. Parę uczelni jeszcze jest w tej naszej grupie. To są Polacy,
którzy no, w hierarchii naukowej na świecie zaszli na sam szczyt i zgodzili się powierzyć Collegium Civitas rolę gospodarza swojej inicjatywy, której istotą jest transfer kompetencji z globalnej debaty do Polski. To nie jest takie łatwe. I wymyślili, że żeby to dobrze transferować, trzeba się dowiedzieć, co młodzi Polacy mają w głowach, jak sobie wyobrażają świat. I z tej ciekawości wzięła się idea konkursu na esej dla maturzystów na temat współczesny. Trzecia edycja tego konkursu odbyła się w tym roku. W tym roku temat był wojna po wojnie, nasz inny świat. Tak, tak, już widzę ten uśmiech. Dostaniesz zaraz. Emilia nie dość, że wygrała ten konkurs, napisała fantastyczną pracę. Wszystkich bardzo zachęcam, żeby ją przeczytali, bez względu na to, jaki kierunek studiujecie, bo ci ludzie z tych Harvardów, Oxfordów i tak dalej po prostu oniemieli, jak to przeczytali. A potem jeszcze zrównała ich z ziemią w dyskusji, która tradycyjnie kończy ten konkurs i łączy się z ogłoszeniem laureatów. Więc mamy wśród siebie koleżankę, od której mam wrażenie, że ja się mogę dużo uczyć, pewnie wiele innych osób też. Jeszcze raz ci bardzo gratuluję, Emilio. No właśnie, nagrodą, ale dlaczego tak się cieszymy? Bo Emilia nie dość, że wygrała, nie dość, że zrównała geniuszy z ziemią, to jeszcze wybrała Collegium Civitas jako uczelnię, w której chce studiować. Jestem z tego bardzo dumny, bo konkurencja była potężna. Tacy nasi wielcy partnerzy jak SWPS czy Uniwersytet Humanistyczny SWPS, chyba tak trzeba teraz to w pełni mówić, czy Akademia Leona Koźmińskiego, to przyznacie, jest potężna konkurencja, a jednak jest z nami. Więc będzie członkiem naszej wspólnoty tutaj, Emilio, symboliczny indeks, ale wszystko już jest załatwione, będzie dobrze. Chciałem was wszystkich zachęcić, żebyście weszli na stronę Consilium Civitas i tam możecie przeczytać nie tylko nagrodzone, wyróżnione eseje tegorocznych maturzystów, ale też prace naszych geniuszy pracujących na tych wielkich uniwersytetach całego świata. Wszystko for free. Można po prostu otwierać i czytać. Jakby ktoś bardzo chciał mieć w prezencie, to w papierze, to też jest taka możliwość. Napiszcie do nas maila, my tam gdzieś wam podrzucimy egzemplarz, ale lepiej oszczędzać papier, bo lasy i tak dalej. Bardzo też zachęcam, jeżeli was to takie rzeczy ciekawią, jak myśl społeczna, współczesna, żebyście się zapisali na fakultet, który się nazywa Ambasada Consilium Civitas. Tam rozmawiamy co tydzień z kimś z naszych wybitnych profesorów z całego świata, albo prawie co tydzień. Powodzenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Panie Emilio, czy możemy jeszcze poprosić, bo jego magnificencja zdaje się, że sam rektor chciał wręczyć emocje. To może jeszcze raz poprosimy o wielkie brawa dla pani Emilii. Zapraszamy na scenę. Magnificencjo, czy poprosimy o gratulacje. Dziękujemy profesorowi. I raz jeszcze, drodzy państwo, wielkie brawa dla Emilii. Wielkie życzymy brawa. Sukcesów. A teraz, szanowni państwo, zapraszamy do wysłuchania krótkiego wystąpienia przewodniczącej Samorządu Studentów Collegium Civitas, pani Aliny Palamarczuk. Szanowna pani prezydent, wasza magnificencjo, szanowny zespole rektorski, szanowne wykładowczynie i szanowni wykładowcy, a najważniejsze, drogie studentki i drodzy studenci.
Również też przewodniczący naszych zaprzyjaźnionych uczelni publicznych i niepublicznych w Warszawie oraz drodzy goście. Jest mi niezmiernie miło powitać i zobaczyć każdego z Was na inauguracji roku akademickiego 2022-2023. Tegoroczna uroczystość jest dla nas bardzo wyjątkowa z okazji obchodów 25-lecia naszej uczelni. Bardzo się cieszę, że możemy razem obchodzić ćwierćwiecze Collegium Civitas. Razem w naszym międzynarodowym gronie oraz również z kolegami, koleżankami z Ukrainy, uciekającymi od strasznej wojny, konsekwencji której dzisiaj odczuwa każdy z nas. I uwierzcie, ja jako Ukrainka to odczuwam też jak większość osób z Ukrainy siedzących obecnych tutaj, ale też i wszystkich Polaków, którzy tak się zaangażowali w pomoc Ukrainie. Jestem bardzo dumna z tego, że daliśmy tak ogromne wsparcie ukraińskiej młodzieży, a między innym zaczynając i otwierając roczne studia pomostowe w języku ukraińskim dla Was, naszych kolegów, koleżanek, których serdecznie witamy, witajmy Was w naszym Collegium Civitas, który macie taką możliwość tutaj studiować. Jestem przekonana, że nowy rok akademicki z pewnością wpisze się do historii Collegium Civitas. Dzięki naszym sukcesom sportowym, osiągnięciom naukowym, którego byliśmy świadkami teraz dwie minuty temu, oraz naszemu zaangażowaniu w działanie w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Wiem, że mamy w sobie ogromny potencjał, który potrafimy wykorzystać. A uczelnia zapewnia nam nie tylko warunki dla studiów, dla nauki, ale również dla własnego rozwoju i zdobywania największych szczytów. Drogie studentki i drodzy studenci, studia to cudowny okres na rozwój własnych pasji, ale również i na odrobinkę szaleństwa. Ale przede wszystkim to jest czas, który można i warto wykorzystać dla nauki. Korzystając z okazji, udzielę Wam takiej małej rady, którą sama doświadczyłam. Zróbcie te wszystkie testy, które pan doktor Zbylewicz wysyła. Warto, jeżeli naprawdę nie chcecie zdawać ekonomii za siódmym razem. I u pana prezydenta też warto i można próbować, bo zdałam na 4,5, to jest jedyna 4,5 w moim tym, ale dobrze, nie 3,5. Przede wszystkim życzę Wam, aby sesja i wszystkie egzaminy były zdane w pierwszym terminie. I co ważne, nawet u doktora Zubelewicza. Oraz, żeby Wasze prace dyplomowe były bardzo fajnie pisane oraz obronione, co ważne. W tym momencie, drogie wykładowczynie i drodzy wykładowcy Collegium Civitas, jako przewodnicząca samorządu studenckiego w imieniu wszystkich studentów chciałabym się również i do Was się zwrócić, ale z taką malutką prośbą. Pozwólcie studentom i studentkom popełniać błędy oraz pomóżcie nam podnosić się z naszych upadków. Z własnego doświadczenia wiem, że studia w Collegium Civitas to jest przecudowna podróż. Bądźcie towarzyszami naszej tej intelektualnej podróży. Nauczcie nas wyciągać wnioski z tych naszych małych, czasami nie bardzo, potknięć studenckich. Chcę powiedzieć tylko jedno, że bardzo chcemy, żeby za pomocą Waszą mogliśmy osiągnąć największe i spektakularne szczyty naukowe i nie tylko. Mogę jedynie powiedzieć, że przed nami dużo wyzwań i dużo pracy w tym roku akademickim. Natomiast co do jednego nie mam wątpliwości, że wszystko będzie dobrze, ponieważ nasza kolegialna, civitasowa rodzina, my zawsze wspieramy i dążymy do jednego wspólnego dobra, czyli naszych studentów, naszych wykładowców i całego akademickiego grona. Nie zostaje mi nic tylko na koniec powiedzieć, że życzę wszystkim nam owocnego roku akademickiego, udanej sesji, obronionych prac, no i 100 lat dla naszego Collegium Civitas. Bardzo dziękujemy przewodniczącej Samorządu Studentów za ten głos. Dziękujemy, Alino, za te mądre słowa i pełne optymizmu, tak potrzebnego w dzisiejszych czasach. A teraz artystyczna niespodzianka.
Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia niezwykłego pokazu rysowania piaskiem elementów historii Collegium Civitas w wykonaniu pani Magdaleny Suszek-Bąk. Zapraszamy.
Dziękujemy pani Magdaleno za ten występ. Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę, dziękujemy za cierpliwość, drodzy Państwo, i tym samym myślę, że powiązanie, pisanie palcem na piasku nabiera zupełnie innego znaczenia. Ale my, drodzy Państwo, nie zatrzymujemy się, przechodzimy do bardzo ważnego momentu naszej inauguracji. Chcielibyśmy, Szanowni Państwo, w tym momencie przystąpić do przyjemnej części dzisiejszego wydarzenia, a mianowicie poinformowania o nagrodach i wyróżnieniach, które otrzymali przedstawiciele naszej uczelni. Zaczniemy od nagród naukowych na 25-lecie Collegium Civitas. Zapraszamy na scenę dr Martę Sałkowską, która otrzymuje nagrodę rektora za aktywność naukową, publikacyjną oraz projektową i upowszechniającą w naukach socjologicznych w 2021 roku. Tak, a te nagrody, drodzy Państwo, wręczy dr Katarzyna Iwińska. Doktor Martę zapraszamy. Raz jeszcze wielkie brawa dla dr Marty Sałkowskiej. Nie mogły być dziś z nami również trzy nagrodzone panie. Dr Carrie Langers, która otrzymuje nagrodę specjalną rektora za wkład w rozwój nauk o polityce i administracji z uwzględnieniem minionego okresu ewaluacyjnego. Tak jest, drodzy Państwo, nie ma również z nami profesor Małgorzaty Budzyńskiej, która otrzymuje nagrodę specjalną rektora za wkład w rozwój nauk socjologicznych z uwzględnieniem minionego okresu ewaluacyjnego. No i, drodzy Państwo, nie ma jeszcze jednej osoby. Doktor Magdalena Elgamari, która otrzymuje nagrodę rektora za aktywność naukową, publikacyjną oraz projektową i upowszechniającą o naukach o polityce i administracji w 2021 roku, ale brawa się należą. Wszystkim gratulujemy. Szanowni Państwo, zapraszamy teraz na scenę kierowników katedr, którzy odbiorą nagrody specjalne rektora na 25-lecie Collegium Civitas, przyznane za działalność dydaktyczną oraz wkład w rozwój danego kierunku. O ich wręczenie prosimy prorektora do spraw dydaktycznych, doktora Rolanda Zarzyckiego. Nagrody otrzymują Katedra Dziennikarstwa i Nowych Mediów. Po odbiór nagrody zapraszamy redaktora Jacka Żakowskiego. Katedra Socjologii. Po odbiór nagrody zapraszamy dr Ksymenę Bukowską. Katedra Stosunków Międzynarodowych. Mamy, drodzy Państwo, profesora, który jest mi znany, Michał Komar. Witamy serdecznie, który odbierze nagrodę w imieniu redaktora Jacka Żakowskiego. Przed chwilą jego magnificencja, rektor, przekazał nam taką informację. Poprosimy wielkie brawa dla profesora. A my, drodzy Państwo, witamy serdecznie. Sprostowanie. Obrazi się profesor, rektor, redaktor Jacek Żakowski. Mam nadzieję, że się nie obrazi, drodzy Państwo. A my, drodzy Państwo, nie przedłużając, tym samym jeszcze raz przypomnę, że Katedra Stosunków Międzynarodowych i tu po odbiór nagrody zapraszamy doktora habilitowanego Pawła Dobrowolskiego. I dalej Katedra Zarządzania. Po odbiór nagrody zapraszamy doktor habilitowaną Małgorzatę Baran, profesor Collegium Civitas. Zapraszamy na środek. Zapraszamy panią profesor. Chwila oczywiście, bo to jest chwila, drodzy Państwo, niezwykle istotna, ważna, zatem mam nadzieję, że fotoreporterzy również za chwilę uwiecznią tę chwilę wręczenia nagród. Raz jeszcze gratulujemy. Bardzo Państwu dziękujemy. Raz jeszcze wielkie brawa i gratulacje. Pana prorektora poprosimy o pozostanie z nami. Rzecz jasna, drodzy Państwo, tak, zacne grono, chcielibyśmy wysłuchać Państwa, natomiast niestety oczywiście czas nam na to nie pozwala. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratulujemy z całego serca. Zapraszamy teraz Moniko wykładowczynię. Tak jest, które otrzymają nagrodę rektora Collegium Civitas za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2021-2022. O ich wręczenie właśnie poprosimy prorektora do spraw dydaktycznych, doktora Rolanda Zarzyckiego. Zapraszamy po nagrody doktor habilitowaną Małgorzatę Baran, profesor Collegium Civitas, która otrzymuje nagrodę rektora za skuteczne kierowanie przygotowaniami kierunku zarządzanie do ewaluacji przez PKA, utworzenie
prowadzenie i skuteczne kierowanie nową specjalnością magisterską zarządzanie projektami i procesami w dwóch wersjach językowych oraz opracowanie i skuteczne kierowanie międzynarodowym projektem dotyczącym rozwoju kadry i kształcenia na kierunku zarządzanie. Jest za co nagroda. Drodzy Państwo, obserwuję, śledzę, profesor Michał Jakomart przekazuje nagrodę redaktorowi Jackowi Żakowskiemu. Gratulujemy raz jeszcze. Gratulujemy. A my wracamy, drodzy Państwo, do tych nagród i zapraszamy teraz dr Martę Sałkowską, która otrzymuje nagrodę rektora za innowacyjne prowadzenie zajęć zarówno w wymiarze technologicznym, jak i merytorycznym, jak również ponadstandardowe inicjatywy dydaktyczne oraz wyróżniającą się opiekę promotorską. Gratulujemy. I drodzy Państwo, by kontynuować nagrodę rektora za wyjątkowe zaangażowanie dydaktyczne, pasję zawodową, jaką potrafi dzielić się ze studentami za sumienność, odpowiedzialność i nieustanność, chęć motywowania nowych wyzwań w Kolegium Civitas, otrzymuje także redaktor Karolina Lewicka, która niestety dzisiaj jest nieobecna. Tak czy inaczej, serdecznie gratulujemy. To jednak nie koniec nagród w tej kategorii. Zapraszamy na scenę wykładowcę, który otrzymuje nagrodę rektora za najwyższą średnią ocen w ankietach studenckich. 99,28, a kryteria to średnia ujęta ocen studenckich, minimum 4 przedmioty prowadzone w sezonie 2021-2022. Pan Michał Zepszałka, zapraszamy. Gratulujemy. Gratulujemy. I drodzy Państwo, mamy jeszcze wyróżnienia w tej kategorii. Otrzymali Marcin Olkowicz ze średnią 98,51 oraz Marcin Łukawski ze średnią 98,47. Niestety również są dzisiaj nieobecni. Serdecznie gratulujemy. A teraz czas na wyróżnienie studentów aktywnie działających na rzecz uczelni, o wręczenie statuetek Civitasów. Proszę prorektora do spraw studenckich, doktora Pawła Maranowskiego. W tym roku statuetki Civitasy zostały przyznane w 7 kategoriach. Dusza artystyczna statuetkę otrzymuje Mariusz Białkowski. Urodzony olimpijczyk, statuetkę otrzymuje Aleksandra Jeglińska. Zapraszamy wszystkich laureatów na scenę. Inicjatywa studencka, statuetkę w imieniu Buddy Program odbierze przewodnicząca Kateryna Haszuta. Kolejne kategorie to dusza towarzystwa. Statuetkę otrzymuje Stefan Michałowicz. Gratulujemy. Student aktywista, statuetkę otrzymuje Alina Palamarczuk. Oraz kategoria pomocna dłoń, statuetkę otrzymuje Alina Palamarczuk. Jeszcze, drodzy Państwo, pozostaje do ogłoszenia jeden Civitas w kategorii talent naukowy. Otrzymała go Marta Solarz, która niestety nie mogła być dzisiaj z nami. Serdecznie gratulujemy ponownie, dziękujemy Państwu za prawa, wszystkim laureatom, wszystkim wyróżnionym. Za chwilę, drodzy Państwo, jeszcze wyróżnimy absolwentów, którzy otrzymali ocenę celującą podczas obrony pracy magisterskiej. Kto wie, być może jeszcze kiedyś się tego doczekam. Już za chwilę, drodzy Państwo, dyplomy wręczy jego magnificencja, rektor profesor Stanisław Mocek. Szanowni Państwo, dziękujemy wyróżnionym. Mogą Państwo zająć ponownie swoje miejsca, a my, drodzy Państwo, teraz chcemy wyróżnić wspomnianych przeze mnie przed chwilą absolwentów. Są nimi Zuzanna Jąkalska, absolwentka kierunku socjologia, autorka pracy pod tytułem Ruch społeczny czy pokoleniowy wartości uczestników manifestacji w Warszawie związanych z decyzją Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą aborcji. Metoda jakościowa, obserwacja uczestnicząca oraz IDI, czyli indywidualne wywiady pogłębione, pisanej pod kierownictwem doktora habilitowanego profesora Kolegium Civitas Pawła Różkowskiego. Gratulujemy tego wyróżnienia. Piotr Kołodziej, absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe, autor pracy Cyberprzestrzeń jako obszar stosunków międzynarodowych, wybrane zagadnienia, pisanej pod kierownictwem Przemysława Brzuszczaka. Gratulujemy.
oraz absolwent kierunku zarządzanie Konrad Jóźwiak, autor pracy Charakterystyka kampanii marketingowych stosowanych w internecie na podstawie przedsiębiorstwa Wavemaker, pisanej pod kierownictwem doktora habilitowanego profesora Collegium Civitas, pani Małgorzaty Baran. Szanowni Państwo, chcielibyśmy również przedstawić Państwu studentów, laureatów, absolwentów, którzy otrzymali ocenę celujące, a są nimi Barbara Pralewska-Beczek, Maja Cygielska, Sandra Dalkowska, Ewa Garbowska, Anna Jopek, Jakub Mastek, Dominika Pacholska, Fong Pam Tu, mam nadzieję, że prawidłowo przedstawiłem, oraz Szachlokon Rakmatowa, Damian Sikorski, Hanna Skuratowicz, ale są niestety, drodzy Państwo, dzisiaj nieobecni, tak czy inaczej serdecznie im wszystkim gratulujemy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, przede wszystkim też na polu naukowym i oczywiście zachęcamy do kontynuowania nauki na naszej uczelni. Być może to jest dobry moment, Jego Magnificencja chciałby, drodzy Państwo, jeszcze w tym momencie zabrać głos na temat jednej wyjątkowej nagrody. Prosimy. Proszę Państwa, to jest nagroda ustanowiona przez studentów, to według pomysłu studentów. Właśnie, jak Państwo widzicie, wizerunek profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego, ale to wcale nie oznacza, że ja ją dostałem. Może kiedyś na nią zasłużę. Dzisiaj chcieliśmy ją wręczyć pani prezydent Jadwidze Koralewicz. Już wiele ciepłych słów dzisiaj tutaj padło. I mam nadzieję, że Jadwigo, że nas oglądasz i słyszysz, to miała być ta niespodzianka. No ale jak widzimy, sporo osób dzisiaj nie mogło przybyć ze względu na krążące stany grypowe i covidowe, więc to jest też ten powód, dlaczego pani prezydent dzisiaj nie ma. Ale w każdym razie chciałem na tej uroczystości zaznaczyć, że ta nagroda w tym roku właśnie powinna pójść w ręce pani prezydent profesor Jadwigi Koralewicz. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, z okazji 25-lecia uczelni chcielibyśmy wręczyć również nagrody specjalne dla pracowniczek i pracowników administracji Collegium Civitas z najdłuższym stażem zawodowym w naszej uczelni. Uprzejmie prosimy panią kanclerz Magdalenę Wypych o wręczenie nagród, a wyczytane osoby zapraszamy jednocześnie na scenę. W roku 2000 nawiązała współpracę z uczelnią Mariola Skorupa. W roku 2002 nawiązali współpracę z uczelnią Anna Kicińska, Beata Rembecka oraz Małgorzata Sieracka. Zapraszamy. W roku 2003 i 2004 nawiązały współpracę z uczelnią Małgorzata Sypniewska. A w roku 2005, drodzy Państwo, nawiązali współpracę i tu zapraszamy Paweł Zreda, pani Małgorzata Sowańska. Nagrody specjalne otrzymują również Anna Wyżykowska i Marek Gawron, którzy nie mogli dziś być z nami. Wśród osób z grona administracji z najdłuższym stażem pracy w Collegium Civitas jest również pani kanclerz Magdalena Wypych. Uprzejmie prosimy pana rektora profesora Stanisława Mocka o wręczenie nagrody. Chwila, drodzy Państwo, na wręczenie tych wyjątkowych statuetek dla pracowników Collegium Civitas. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Już za chwilę, drodzy Państwo, jeszcze jedna wyjątkowa, prestiżowa nagroda. Gratulujemy Państwu. Gratulujemy. To jest ta chwila na uściski, na gratulacje od samego pana rektora. Gratulujemy Państwu, dziękujemy za to, że są Państwo z nami. To, drodzy Państwo, ważny rok, 25-lecie, stąd tyle znakomitych gości i tyle nagród. A teraz, drodzy Państwo, wyjątkowa nagroda, bo nagroda Friendly Workplace 2022 to prestiżowe wyróżnienie redakcji Marka Pracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze
polityki personalnej i rozwoju pracowników. Warto dodać, że Kolegium Civitas jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymuje tę nagrodę. Zapraszamy na scenę dyrektora zarządzającego portalu markapracodawcy.pl, pana Piotra Białego, który nagrodę przekaże na ręce samego pana rektora, profesora Stanisława Mocka. Zapraszamy, gratulujemy. Bardzo proszę, mównica należy do pana. Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło jako pierwszej uczelni w Polsce wręczyć tą prestiżową nagrodę. I redakcja portalu markapracodawcy.pl przyznaje Kolegium Civitas wyróżnienie Golden Friendly Workplace 2022 oraz nagrodę specjalną za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości etyczne, poszanowanie idei work-life balance, a także za zaangażowanie na rzecz stworzenia zdrowego, przyjaznego miejsca pracy. Serdeczne gratulacje. Państwa, ja bardzo się cieszę, że zostaliśmy w ten sposób docenieni. Bardzo mnie cieszy ten zielony kolor, bo to jest też element naszej obecnej działalności, żebyśmy się wpisali w działania, które dotyczą nie tylko spraw naszych pracowników, ale także właśnie zielonej uczelni, którą myślę coraz bardziej się stajemy. Dziękuję bardzo. Panie rektorze, prosimy, żeby pozostał pan jeszcze na scenie. A my zapraszamy, drodzy państwo, zarząd Akademickiego Związku Sportowego Kolegium Civitas, panią Aleksandrę Jeglińską, Natalię Piętkę oraz pana Stefana Michałowicza. I prosimy panią Aleksandrę Jeglińską, prezes zarządu AZS, o zabranie głosu. Panie rektorze, gratulujemy. Drodzy państwo, sprawdźmy, czy są wszyscy obecni. Widzimy, jest jedna z odczytanych przez nas osób, a zatem poprosimy, drodzy państwo, o tę symboliczną, jak widzą państwo, wyjątkową koszulę, a my słuchamy. Szanowni państwo, szanowny panie rektorze, nerwy, przepraszam, w imieniu zarządu oraz członków Akademickiego Związku Sportowego Kolegium Civitas pragniemy wręczyć koszulkę jako upominek. To jest podziękowanie za cały wkład oraz zaangażowanie w działalność AZS-u. Także bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, drodzy państwo. Są emocje, to jest zupełnie oczywiste i naturalne, ale tutaj, drodzy państwo, wiemy, że ta ceremonia trwa długo, ale raz jeszcze wielkie gratulacje dla Jego Magnificencji, jak i całego Kolegium Civitas. Thank you.
Szanowni Państwo, wyjątkowy występ Glass Duo. Panie i Panowie, to bardzo ważny moment podczas dzisiejszej inauguracji dla studentów, którzy rozpoczynają swój wyjątkowy rozdział Collegium Civitas. Szanowni Państwo, na początku naszej uroczystości powitaliśmy studentów, którzy właśnie rozpoczynają naukę w naszej uczelni. Nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Zapraszamy chór w pierwszej kolejności na scenę. Prosimy studentów pierwszego roku znajdujących się na sali o powstanie. Jego magnificencję prosimy o odczytanie słów ślubowania. Przyrzekam uroczyście, sumiennie i wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i własnego rozwoju, dociekać prawdy, a swoją postawą zawsze dawać jej świadectwo, szanować mienie i dobre imię Collegium Civitas, przestrzegać praw studenckich i obyczajów akademickich, a całym swym postępowaniem wobec wspólnoty pracowników, studentów i słuchaczy uczelni dbać o honor, godność i uczciwość. Proszę powtórzyć, przyrzekam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Chór pozostaje, bo jeszcze pozostaje nam jedna informacja. Magnificencjo, czy możemy uznać już rok akademicki 2022-2023 oficjalnie za otwarty? Tak, możemy rok akademicki 2022-2023 uznać za otwarty. Drodzy Państwo, wielkie brawa. To jest powód do radości, a więc radujmy się pieśnią, która ma już przeszło ponad 200 lat. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, prosimy o zajęcie miejsc, skoro rok akademicki został rozpoczęty i otwarty. To również pora na pierwszy wyjątkowy inauguracyjny wykład. Tak jest. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu inauguracyjnego o mądrości, który wygłosi wspomniany już wcześniej profesor Tadeusz Gadacz, filozof, profesor Collegium Civitas od 1997 roku, czyli od momentu powstania uczelni. Na dziesięciolecie Collegium Civitas profesor Gadacz został wybrany przez studentów jako najlepszy nauczyciel akademicki. Zapraszamy. Szanowni Państwo, powitajmy gorącymi brawami pana profesora. Szanowny panie rektorze, wykładowczynie, wykładowcy, studentki i studenci, drodzy goście, wszyscy słuchający nas przez internet. Chciałbym zacząć od pewnego wspomnienia. Urodziłem się 10 lat po zakończeniu II wojny światowej na krakowskim Kazimierzu, stąpając jako dziecko po jeszcze ciepłym miejscu, z którego moja babcia Maria, handlująca chlebem, została wywieziona i zamordowana w Auschwitz.
Nie przypuszczałem, że w moim życiu przyjdzie mi stanąć wobec podobnie okrutnej wojny. Dzisiaj, gdy kończę 40 lat naukowej pracy, którą rozpocząłem w 1982 roku jako asystent księdza profesora Józefa Tischnera, gdy zastanawiam się nad tymi latami, także 25 latami pracy naukowej i kształcenia w Collegium Civitas, przychodzi mi na myśl jedynie słowo wybitnego francuskiego filozofa Paula Rickera i mojego przyjaciela. Na czym polega moje nauczanie? Na tym, że mówię. Nie mam innego środka zarobkowania i innej godności. Nie mam innego sposobu zmieniania świata i wpływania na ludzi. Słowo jest moją pracą, słowo jest moim królestwem. Słowo mądrość zniknęło z naszego języka, wyparowało jak wiele innych słów. Wstydliwą rzeczą jest obecnie mówić o mądrości. Brzmi ono jakoś anachronicznie. Obecnie zostało zastąpione pojęciem wiedzy. Mówimy, że żyjemy w cywilizacji wiedzy, w kulcie wiedzy. Pisał francuski filozof Gabriel Marcel w 60. latach ubiegłego wieku. Pewne słowa, a nawet pojęcia, do niedawna jeszcze posiadające niekwestionowane znaczenie i szanowane, niczym rodzinne portrety w opuszczonym zamku, pokrywają się warstwą kurzu, która gasi ich blask. Ośmielę się powiedzieć, że tak właśnie dzieje się ze słowem mądrość. Dowodem na to, jak sądzę, jest fakt, że słowo to zniknęło z krajowych ram kwalifikacji opisujących sylwetkę absolwentów szkół wyższych, jakby celem kształcenia akademickiego nie było kształcenie ludzi mądrych. Potrzebujemy mądrości, by wiedzieć, jak żyć i jakie podejmować decyzje, by życia nie zmarnować. Dlatego wielu myślicieli formułowało rozmaite reguły życiowej mądrości, począwszy od najstarszych Greków. Ale reguły mądrości to przecież nie sama mądrość. Czym zatem jest mądrość? Trudności w jej określeniu ukazał już Platon w Uczcie w związku z definicją pojęcia filozofii. Bo filozofia według Platona jest umiłowaniem mądrości, a umiłowanie, filein, jak wszelkie formy miłości, pochodzi od greckiego boga Erosa. Ten zaś został poczęty na uczcie Afrodyty, bogini piękna, z ojca dostatku i matki biedy. To dwojakie pochodzenie Erosa, dostatek i bieda, sytuuje miłośnika mądrości między głupcami i bogami. Ten, kto dąży do mądrości, wobec bogów jest biedny, to pochodzenie od matki, gdyż nie ma pełni mądrości. A wobec głupców natomiast jest bogaty, to pochodzenie od ojca, gdyż wie, iż jej nie posiada. Natomiast głupcom wydaje się, że ją posiadają. Bogów od głupców oddziela zatem jedno kruche słowo wydaje się. Bogowie nie stawiają pytań, gdyż jeśli istnieją, to wszystko wiedzą. Głupcy też nie stawiają pytań, gdyż wydaje im się, że wszystko wiedzą. Drogę do mądrości, bo jest to droga, sytuuje Platon pośrodku między głupcami i bogami. Możemy zatem mówić jedynie o dążeniu do mądrości, a nie o jej posiadaniu. Kto by stwierdził, że posiada mądrość, musiałby być Bogiem, a okazałoby się, że jest głupcem. Nie można być mądrym i jednocześnie o tym wiedzieć. Dlatego także mój wykład nie może być zbyt mądry. Pierwszą cechą mądrości wynikającą z tego pośredniego położenia drogi jest niepewność. Mądrość sama sobie nie ufa. Głupota sama sobie udziela kredytu bez granic, stwierdził nasz Tadeusz Kotarbiński. Drugą jej cechą jest skromność. Kiedyś moja mentorka, pani profesor Barbara Skarga, dziennikarzowi, który prowadząc z nią wywiad, po raz drugi zwrócił się do niej pani jako filozof, odpowiedziała: proszę pana,
filozof był tylko jeden, a nazywał się Arystoteles. Kolejną cechą mądrości jest pokora. Mądrość nie mądrzy się wiele. Pokora, pomimo że obecnie jest cnotą skompromitowaną, jest podstawą mądrości. Nie jest bowiem poniżaniem siebie, umniejszaniem, a tym bardziej pogardą wobec siebie, lecz rozumieniem siebie w prawdzie, a zatem grecką zasadą właściwej miary. Pokora to prawda o sobie. Wejdźmy zatem pokornie na tę drogę mądrości, która prowadzi nas od czasów antycznej Grecji. Grecy definiowali człowieka jako homo sapiens, istotę myślącą. Według Arystotelesa definicja wskazuje zawsze na granicę określającą nasze najbliższe położenie i różnice istotowe. Położenie człowieka różni się zarówno od położenia przedmiotów, jak i zwierząt. Przedmioty położone są biernie, jednokierunkowo, tak jak miasto położone jest u stóp góry X nad rzeką Y w odległości Z od stolicy. Położenie zwierząt określone jest przez instynkt i międzygatunkowe granice. Położenie człowieka jest odmienne, gdyż jesteśmy istotami myślącymi i wolnymi. Zarówno przedmioty, jak i zwierzęta nie mają wpływu na swoje położenie. Podobnie w wielu wymiarach jest z nami. Nie mamy wpływu na epokę, w której przyszło nam żyć, na kulturę i religię, na język, którego nas nauczono, na tradycje i wartości, w których nas wychowano, na losowe zdarzenia, które nam się przydarzają. A to właśnie wszystko określa strukturę naszych przekonań, które są podstawą naszego myślenia. Na żadne z tych uwarunkowań nie mamy wpływu. Te uwarunkowania powodują, że stajemy często po różnych stronach światopoglądowych i politycznych sporów. Jedni wierzą w demokrację, inni wierzą w tyranię. Jedni wierzą w istnienie Boga, inni w jego nieistnienie. Są i tacy, którzy wierzą w płaską ziemię. Nie wiemy, jak kształtują się przekonania, które radykalnie nas różnią. Z pewnością ma na to wpływ nasza wrażliwość, rodzina, lektury, nauczyciele. Możemy jedynie wyodrębnić przekonania otwierające i zamykające. Pierwsze rozwijają nasze myślenie krytyczne, drugie je zasadniczo ograniczają i zamykają. Przekonania zamknięte budzą emocje, lęk, dają pierwszeństwo tworom wyobraźni. W ten sposób kształtuje się myślenie mityczne. Bo istotą mitu jest bowiem to, że brak w nim rozróżnienia między rzeczywistością a sferą wyobraźni. Wbrew temu, co sądził August Comte, rozwój nauki wcale nie wyparł myślenia mitycznego, jedynie je unowocześnił jako narzędzie społecznej i politycznej zmiany. Do myślenia mitologicznego, jak pokazał to Ernst Cassirer w Micie państwa, sięgamy w czasach kryzysu społecznego, kiedy myślenie intelektualne okazuje się bezsilne, lub wtedy, gdy świadomie usiłujemy stworzyć nowy mit państwa, wprzęgając w to dzieło, kulturę, naukę i media. Nasze położenie, podobnie jak przedmiotów, jest bierne. Ponieważ jednak jesteśmy istotami myślącymi i wolnymi, różni się ono zasadniczo od położenia przedmiotów. Pień drzewa wrzucony do rzeki biernie poddaje się nurtowi, gdyż taka jest natura płynącej wody i taka jest natura pnia. Człowiek, gdy wpadnie do rzeki, może, jeśli zechce, płynąć pod prąd. Mądrość w przeciwieństwie do głupoty ma odwagę myśleć. Czym jednak jest myślenie? Czasami poetom i aforystom udaje się celniej uchwycić myśl niż filozofom. Stanisław Jerzy Lec stwierdził kiedyś: ludzie lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia. Myślenie jest bowiem czymś tak oczywistym, jak procesy życiowe, nad którymi nie zastanawiamy się, dopóki żyjemy. Do takiej właśnie metafory odwołał się Arystoteles, który porównał je do oddychania. Człowiek bezmyślny jest zatem w równym stopniu martwy, co ciało pozbawione oddechu.
Być może więc problem myślenia staje przed nami w całej oczywistości, gdy w szczególny sposób doświadczamy bezmyślności. Arystoteles uznał myślenie za istotę życia ludzkiego. Człowiek, który myśli właściwie, jak pisał, żyje bardziej, to znaczy na wyższym poziomie niż inni. Wiele wieków później Blaise Pascal, słynny matematyk francuski i filozof, określił człowieka jako trzcinę myślącą. Z jednej strony człowiek jest istotą fizycznie kruchą, z drugiej jednak przekracza fizyczny świat swoją myślą. Cała godność człowieka spoczywa w myśli, pisał. I co prawda niska jest ona przez swoje błędy, wielka jednak przez swą naturę. Dlatego stwierdził, mogę dobrze wyobrazić sobie człowieka bez rąk, nóg, głowy, jedynie bowiem doświadczenie uczy nas, że głowa jest potrzebniejsza od nóg. Ale nie mogę wyobrazić sobie człowieka bez myśli, to byłby kamień albo bydle. Wiele stuleci później Hannah Arendt zwróciła uwagę na jeszcze inny istotny aspekt myślenia. Obserwując Eichmanna, hitlerowskiego zbrodniarza, podczas procesu przed sądem w Jerozolimie, wysunęła tezę o banalności zła, zakładając związek między złem a brakiem myślenia. Czy myślenie może nas jednak obronić przed złem? A jeśli tak, to jak rozumiane myślenie? W rozwoju cywilizacji znaleźliśmy się współcześnie w sytuacji szczególnej. Szeroki dostęp do wiedzy, olbrzymi rozwój nauki i nowych technologii, rewolucja cyfrowa nie tylko nie wyhamowały bezmyślności, ale wręcz ją pogłębiły, a może tylko ujawniły. Można mieć wrażenie, że doświadczamy obecnie jakiejś wyjątkowej intensyfikacji irracjonalizmu, braku krytycznego myślenia, naiwności, kwestionowania naukowych autorytetów, na przykład w dziedzinie szczepionek. Przede wszystkim jednak panoszących się w formie językowego słowotwórstwa tworu wyobraźni, które uznawane za faktyczną rzeczywistość kształtują nasze życie indywidualne i społeczne. Patrząc na człowieka z perspektywy natury, musimy stwierdzić, że jest on zwierzęciem wybrakowanym, nieprzystosowanym, posiadającym rozmaite naturalne deficyty. Tak widział go Immanuel Kant, królewiecki filozof. Nie ma bowiem ani siły lwa, ani kłów tygrysa, ani pazurów orła, by przetrwać. Gdyż natura przeznaczyła człowiekowi odmienną drogę rozwoju, nie dając nam naturalnego instynktu, zmusiła nas do rozwoju intelektualnego potencjału. To właśnie dzięki niemu mogliśmy przezwyciężyć swe naturalne deficyty. Człowiek nie tylko zrekompensował te deficyty, ale wytworzył urządzenia, dzięki którym porusza się szybciej od najszybszych zwierząt, potrafi latać, pomimo braku naturalnych po temu zdolności. Wręcz zapanował nad procesami natury, próbuje panować nad procesami społecznymi, a także nad własnym życiem. Ten sposób kompensaty jest jednak dwuznaczny. Jak pokazali to Max Horkheimer i Theodor Wissengrund Adorno w Dialektyce Oświecenia, jest źródłem władzy. Najcelniej ten związek między wiedzą i władzą, choć spopularyzował go Michel Foucault, wyraził jednak renesansowy myśliciel i badacz Francis Bacon w słynnej sentencji tantum possumus quantum scimus, tyle możemy, ile wiemy. Wiedza jest nie tylko źródłem otwierającego się pola możliwości, ale także źródłem panowania. Kto w renesansie posiadł umiejętność żeglowania, posługiwania się kompasem i prochem, przed tym otwarła się nie tylko perspektywa odkryć nowych lądów, ale także w następstwie ich podboju, niszczenia rodzimych kultur, mordowania tubylców. Uruchomiliśmy niewyobrażalne źródła mocy. W XX wieku zbudowaliśmy obozy koncentracyjne i gułagi. Wciąż produkujemy coraz bardziej zaawansowaną technologicznie broń i toczymy okrutne wojny. Straszymy się potencjałem atomowym. Z perspektywy renesansowego humanizmu nie mamy już
podstaw mówić, że człowiek to brzmi dumnie. Owszem, stworzyliśmy dzieła, które dają nam podstawę bycia, jak pisał Pascal, chlubą wszechświata. Ale jednocześnie w tej samej sentencji stwierdził myśliciel, jesteśmy jego zakałą. Jak rozwiązać ten problem? Czy samo myślenie intelektualne wystarczy do poruszania się po drodze mądrości? Jaki jest związek między myśleniem i mądrością? Immanuel Kant tak powiązał mądrość z myśleniem. Po pierwsze, myśleć samemu. Po drugie, wmyślać się w pozycję innego w obcowaniu z ludźmi. I po trzecie, zawsze w myśleniu pozostawać w zgodzie z samym sobą. A ponieważ sam nie rozwinął tych trzech punktów, postaram się je rozwinąć i skomentować. Po pierwsze, myśleć samemu to myśleć samodzielnie. Obecnie przeciwieństwem myślenia samodzielnego i przeszkodą do niego jest przeciętność. Przeciętność można zdefiniować jako uwięzienie w łatwej do powtarzania słownej papce płynącej z radia, telewizji, przelewającej się w internecie, na portalach społecznościowych. Współczesnym diagnostą bezmyślności jako przeciętności był hiszpański myśliciel, socjolog José Ortega y Gasset, a nazwał go buntem mas. Stwierdził, cytuję, dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tego wszystkim innym. To właśnie uznałem za cechę charakterystyczną dla naszych czasów. Nie to, że człowiek pospolity wierzy, iż jest jednostką nieprzeciętną, a nie pospolitą, lecz to, że żąda praw dla pospolitości, czy wręcz domaga się tego, by pospolitość stała się prawem. Dzisiaj, mam wrażenie, przeżywamy nowy bunt mas. Ten pierwszy związany był z rewolucją technologiczną, uprzemysłowieniem. Ten nowy bunt mas związany jest z rewolucją cyfrową. Został on wzmocniony przez rozwój nowych technologii informacyjnych i medialnych. Współczesnym targowiskiem stał się internet, który zamienił życie wielu ludzi w nieustający karnawał. Paradoksalnie bowiem rozwój nowych technologii nie wspiera naszej odpowiedzialności w myśleniu, a wręcz odwrotnie, często z niej zwalnia. Postęp oznacza bowiem nie tylko akumulację, ale także polepszenie. W średniowieczu, gdy przepisywano księgi ręcznie całymi latami, na kosztownym pergaminie przepisywano jedynie arcydzieła. Od wynalezienia czcionki przez Gutenberga było już coraz gorzej. Kto pisał jeszcze na maszynie do pisania, tak jak ja, mój doktorat, czuł odpowiedzialność za słowo na swoich palcach. Wiedział, co się stanie, gdy źle sformułuje myśl pod koniec strony. Dzisiaj, gdy piszemy na komputerach metodą wytnij-wklej, spadł radykalnie poziom naszego myślenia, a półki biblioteczne i internet zalane są przeciętnością. Nowe technologie nie tylko zwalniają nas z odpowiedzialności, ale także rozleniwiają. Współczesna cywilizacja techniczna, która jest cywilizacją ułatwień, przyczynia się także do intelektualnego lenistwa. Kiedyś w jednym z wywiadów z Jackiem Żakowskim powiedziałem, że moja najkrótsza historia świata da się zamknąć w trzech epokach. Epoce kamienia łupanego, po której nastąpiła epoka papieru pisanego, a my obecnie żyjemy w epoce kciuka wciskanego. W świecie techniki wszystko jest skuteczne. Wystarczy szybko poruszać prawym kciukiem, naciskamy i działa. W sferze myślenia nic nie działa. Przeczytanie książek, przemyślenie myśli, refleksja, analiza, synteza wymaga dużego wysiłku i nakładu pracy. Gdy na jednej z krakowskich uczelni kilka lat temu poprosiłem pewną grupę studentów o przeczytanie 300-stronicowej książki, w sali seminaryjnej pozostał jeden z nich i szczerze patrząc mi w oczy powiedział: panie profesorze, przecież takiego heroizmu nie może pan od nas wymagać. Na dominację przeciętności wpływa także brak odwagi myślenia. Pisał Kant w
artykule zamykającym oświecenie Sapere Aude, miej odwagę myśleć samodzielnie. Do wejścia na drogę oświecenia nie potrzeba niczego prócz wolności, mianowicie wolności czynienia wszechstronnego publicznego użytku ze swego rozumu. A jednak ze wszystkich stron słyszę pokrzykiwanie nie myśleć. Oficer woła nie myśleć, ćwiczyć. Radca finansowy nie myśleć, płacić. Ksiądz nie myśleć, wierzyć. Wszędzie więc mamy do czynienia z ograniczeniami wolności. Które jednak z nich są przeszkodą dla oświecenia, które nie i raczej nawet pomagają oświeceniu? Na to pytanie odpowiadam. Publiczny użytek ze swego rozumu musi być zawsze wolny i tylko taki użytek może doprowadzić do urzeczywistnienia się oświecenia wśród ludzi. Podsumowując tę myśl, przypomnijmy, że polskie oświecenie niestety ominęło bokiem. Wspaniale się zaczynało, Konstytucja 3 maja, reforma edukacji księdza Stanisława Konarskiego, a potem Targowica i rozbiory. Dlaczego samodzielne myślenie jest ważne? Ponieważ broni nas ono przed rozmaitymi formami autorytarnych ideologii. Kiedy bowiem pojawia się jakaś ideologia, tak sądzę, społeczeństwo zaczyna się dzielić na 3 grupy. W pierwszej pojawiają się ci, którzy ślepo wierzą w ideologię i myślą dogmatycznie, czyli nie myślą. W tej samej grupie są także ci, którzy nie wierzą w ideologię, ale myślą cynicznie, usiłując zrealizować swoje chore ambicje polityczne i ekonomiczne. W trzeciej grupie, nielicznej, są myślący samodzielnie i krytycznie i często płacą za to wysoką osobistą cenę. Pośrodku sytuuje się większość, która konformistycznie dostosowuje się i wyłącza samodzielne myślenie. Przetestujmy to. Tak było w okresie panowania ideologii faszystowskiej. W pierwszej grupie pojawił się Martin Heidegger, jeden z najwybitniejszych filozofów Europy. Do dzisiaj nie wiemy, czy bardziej był dogmatycznym faszystą, czy cynikiem. W trzeciej grupie warto wspomnieć Dietricha Bonhoeffera, pastora i filozofa protestanckiego, który od początku publicznie wypowiadał się na temat zagrożeń faszyzmu. Pozbawiono go katedry uniwersyteckiej, a ostatecznie naziści powiesili go w obozie koncentracyjnym na strunie od skrzypiec, nie wiedząc, że muzyka skrzypcowa była jego ulubioną. A po środku znalazł się Karl Jaspers, który nie był ani za, ani publicznie przeciw, ale jak musiał, to listy administracyjne podpisywał Heil Hitler. I wszyscy wiedzieli, że to taki mały konformizm, żeby móc naukowo pracować. Podobnie było w marksizmie. W pierwszej grupie znalazł się na przykład wybitny polski znawca Kanta Tadeusz Kroński, który po wojnie obwieścił, że marksizm jest nieprzekraczalną ideologią naszych czasów. Pisał w jednym z artykułów: wyorzemy pługiem z polskich głów wolny rynek i kapitalizm. W trzeciej grupie z czasem pojawili się tacy myśliciele, którzy przejrzeli na oczy, jak Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, Zygmunt Bauman. Pozbawieni uniwersyteckich katedr musieli wyemigrować. Pośrodku pozostali ci, którzy chcąc mieć kontakt z europejską nauką, otrzymywali paszport, przyjmując pseudonim, jak na przykład mój były kolega i przyjaciel Wolf. Nie inaczej jest obecnie, czego dowodem są środowiska prawnicze, dziennikarskie, naukowe, ludzi kultury. Współczesnym źródłem bezmyślności, przeciętności jest wreszcie dominacja orientacji merkantylnej, związana z ekonomiczną funkcją rynku. Zgodnie z logiką tej orientacji samych siebie zmieniamy w towar i produkt rynkowy. Łatwo przeszliśmy od określenia węgla jako zasobów do fabrykowania human resources, zasobów ludzkich. Orientacja merkantylna ma zasadniczy wpływ na proces kształcenia. Nie chodzi w nim już o rozwój i samorealizację, o to, kim jesteśmy, lecz o osiągnięcie sukcesu w procesie sprzedaży siebie, o to, co mamy. W orientacji merkantylnej, jak pisał kiedyś Erich Fromm, myślenie, cytuję, pełni funkcję
jak najszybszego ogarnięcia świata przedmiotów, aby móc nimi efektywnie manipulować. Szybka, szeroka i skuteczna edukacja prowadzi do rozwoju inteligencji, nie rozumu. Do celów manipulacyjnych potrzebna jest jedynie wiedza o zewnętrznych cechach rzeczy, wiedza powierzchowna. Prawda, którą winno się osiągnąć poprzez zgłębianie istoty zjawisk, staje się pojęciem przestarzałym. Kategorie porównawcze oraz mierzenie kwantytatywne, nie zaś dogłębna i wszechstronna analiza danego zjawiska i jego cech jakościowych, stanowią istotę tego typu myślenia. Myślenie i wiedza stają się narzędziami na usługach sukcesu. To jest jednak tylko pierwszy warunek mądrości, odwaga myślenia samodzielnego. Jeśli myślenie sprowadzimy jedynie do intelektu, inteligencji i wiedzy, to takie myślenie nie jest i nie może być w pełni tożsame z mądrością. Dlatego polski socjolog Jan Szczepański pisał, w jego świecenia uważał, że mądrością jest wiedza, że zatem upowszechnienie wiedzy naukowej przyczyni się do zmniejszenia ciemnoty, zabobonu, głupoty, a więc zła. Widzimy teraz w dobie rozwoju nauki i techniki, że głupota może doskonale iść w parze z wielką wiedzą, wielu dyplomami i wielkimi osiągnięciami techniki. Dlatego musimy przejść do punktu drugiego. Równie ważne, a może nawet ważniejsze jest wymyślanie się w pozycję innego. Wiedza, inteligencja tym różni się od mądrości, że ta pierwsza kieruje się logiką myślenia, a druga etyką myślenia. To rozróżnienie uznaję tu za kluczowe. Myślenie logicznie jest dobre, gdy jest zgodne z regułami i skuteczne, jest niesprzeczne. Myślenie jest etycznie dobre, gdy kieruje się dobrem. Mądrość kieruje się dobrem, zarówno wobec nas samych, innych i świata. Dlatego Arystoteles określił mądrość jako dobry namysł. Pisał, dobrze, zaś w bezwzględnym tego słowa znaczeniu namyśla się ten, kto zgodnie z wynikami swego rozumowania umie zmierzać do największego dla człowieka dobra. Mądrość jest zatem wiedzą mającą na celu dobro i czyniącą dobro. Dlatego Seneka określił ją jako najwyższą doskonałość duszy ludzkiej, a Pascal stwierdził, myśleć dobrze, oto zasada moralna. Dlatego chciałbym tu odróżnić intelekt od rozumu. Mądrość jest bliższa rozumowi niż intelektowi. Intelekt zna prawidła matematyki i posiada sprawność w posługiwaniu się narzędziami, ale intelekt sytuuje się poza dobrem i złem. Sama umiejętność rozbicia atomu i wyzwolenia energii jądrowej jest neutralna, podobnie jak umiejętność rozszyfrowania ludzkiego genomu. Jednak decyzja, czy wiedza ta i umiejętność posłuży do budowy bomby czy elektrowni atomowej, do leczenia człowieka czy eugeniki, nie jest zależna od intelektu. Intelekt bez rozumu może stać się wręcz niebezpieczny. W połączeniu z namiętnościami rodzi fanatyzm. Namiętność władzy i posiadania wyposażona w intelekt zrodziła faszyzm, a namiętność idealnej sprawiedliwości komunizm. Mój najkrótszy wzór na fanatyzm to F równa się N plus I. Jest to namiętność plus intelekt. I dlatego gdyby po wojnie Eichmann został zatrudniony przez jakąś korporację zachodnią, jak to miało miejsca w wielu wypadkach, z pewnością równie świetnie przewoziłby kontenery między kontynentami, tak jak świetnie organizował transporty więźniów do obozów koncentracyjnych, bo był bardzo sprawnym pod względem logistycznym. Rozum jest odmienną władzą niż intelekt. Człowiek nabiera rozumu, kiedy w coraz większym stopniu rozumie siebie i innych. Rozum oznacza więc medium wspólnoty, w której ludzie, nawzajem się sobie przysłuchując, mogą spotkać się w rozmowie. Mądrość to rozumne, czyli rozumiejące rozeznanie co do dobra własnego i innych.
to praktyczna umiejętność określania miar i granic. Szczęśliwie w języku polskim słowo rozum ma ten sam przedrostek, co rozmowa, rozumienie i rozwaga. Być rozumnym, czyli mądrym, to być zdolnym do otwartej rozmowy, wczuwania się w innych, empatii, rozumienia ich i podejmowania rozważnych decyzji. I jeszcze trzeci kantowski związek myślenia i mądrości. Zawsze w myśleniu pozostawać w zgodzie z samym sobą. Otóż zgoda ta opiera się na umiejętności rozpoznania. Człowiek jest bowiem, jak sądzę, splotem dopełniających się wartości. Jest jednocześnie istotą materialną i duchową, przyrodniczą i tworzącą kulturę, skończoną i pragnącą nieskończoności, wolną i odpowiedzialną, indywidualną i wspólnotową, sprawiedliwą i kochającą, aktywną i kontemplatywną, otwartą i zamkniętą, wychyloną ku przyszłości i zanurzoną w historii. Brak równowagi między tymi dopełniającymi się wartościami prowadzi zawsze do negatywnych doświadczeń i groźnych kryzysów, zarówno społecznych, jak i osobistych. Sprawiedliwość bez miłości przemienia się w niesprawiedliwość, a miłość bez sprawiedliwości rodzi emocjonalną ślepotę. Wolność bez odpowiedzialności rodzi anarchię, podobnie jak odpowiedzialność bez wolności tyranię. Indywidualizm bez relacji społecznych może przekształcić się w egoizm, a relacje społeczne nie uwzględniające odrębności w kolektywizm. Kontemplacja pozbawiona działania może przemienić się w narcyzm, a działanie bez kontemplacji w czysty aktywizm. Gdzie zatem ma przebiegać owa granica między życiem zaangażowanym w materialność, a otwarciem się na duchowość? Gdzie ograniczyć miłość na rzecz sprawiedliwości lub sprawiedliwość na rzecz miłości? Wolność na rzecz odpowiedzialności lub odpowiedzialność na rzecz wolności? Na pytanie to może każdorazowo odpowiedzieć nam jedynie mądrość. Mądry jest ten, kto umie te granice każdorazowo określić. A określić je nie jest łatwo, gdyż za każdym razem leżą one gdzie indziej. Świadom tego był Arystoteles, definiując cnotę jako umiar między wadami przez nadmiar i niedomiar. Ten sam czyn może być dla kogoś przejawem męstwa, a dla kogoś innego tchórzostwa lub brawury. Jak powinniśmy postępować? Na to pytanie może nam odpowiedzieć tylko mądrość praktyczna, rozsądek, który Kant nazwał później umiejętnością rozpoznania. Powoli zbliżając się ku końcowi, to co Grecy określali jako mądrość, chciałbym nazwać w polskim języku słowem dobromyślność. Chciałbym przywrócić językowi to słowo, które odnalazłem jeszcze w słowniku języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego z roku 1900, w którym oznaczało ono prawomyślność. W obecnym wielotomowym słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego słowo to, co znamienne, zniknęło. Dlaczego? Ponieważ systematycznie od 10 lat, od dziesięcioleci zamieniamy paradygmat bycia na paradygmat posiadania. Przestało się liczyć to, kim jesteśmy, a liczy się jedynie to, co mamy. Dobromyślność to myślenie, które kieruje się dobrem wobec najbliższych i całej ludzkości, planety i zwierząt. Potrzebujemy dobromyślnych relacji osobistych, dobromyślnych stosunków społecznych, dobromyślnych instytucji i prawa, dobromyślnej polityki, która nie wyklucza, lecz włącza, która jest siłą połączalności, a nie rozłączalności, która nie akceptuje nierówności, a tym bardziej adiaforyzacji, czyli wyprowadzania poza kategorie moralne całych grup społecznych, kobiet, imigrantów, osoby rasowo i kulturowo odmienne, słabych konsumentów, osoby LGBT+, klimat i jednocześnie czyni dobro w sposób przemyślany, czyli rozważny. Bo tak jak myślenie potrzebuje dobra, tak dobro
myślenia. Brak dobromyślności w historii to wykluczanie i wrogość. Wojny krzyżowe, wojny religijne, inkwizycje, palenie czarownic, obozy koncentracyjne, gułagi, okrucieństwo Wietnamu i Kambodży. Szczególnie dzisiaj potrzebujemy dobromyślności. Jesteśmy bowiem jako ludzie położeni blisko wojny, blisko okrucieństwa nieodmiennego od tego, które miało miejsce w latach 39-45 w Europie, a którego zapach jako dziecko jeszcze czułem. Wciąż zagraża nam populizm i nacjonalizm, przed którym przestrzegał nas w 59 roku Theodor Wissengrund Adorno. W wykładzie Nowy prawicowy radykalizm stwierdził, cytuję, przesłanki do faszyzmu wciąż trwają. I wyliczył takie jego cechy. Przypominam, rok 1959. Widmo bezrobocia wywołanego postępem technicznym. Demokracje rodzące niesprawiedliwość. Fascynacja katastrofą. Propaganda jako substancja polityki. Antysemityzm i technika aluzji. Manipulowanie pojęciem demokracji. Ruchy antywolnościowe przedstawiające się jako obrońcy wolności. Przywiązywanie nadmiernej wagi do symboli. Monopolizowanie słowa niemiecki, koniec z wyznaniem win. Jesteśmy dalej położeni na granicy przetrwania, systematycznie dając pierwszeństwo intelektowi nad rozumem, niszczyliśmy planetę, na której żyjemy, z powodu rozpasanego konsumpcjonizmu i chciwości. Przyczyniamy się do powstania śmiertelnych pandemii. Z drugiej zaś strony z obawą patrzymy na rozwój nowych technologii, sztucznej inteligencji. Czy będą one dla nas szansą, czy zagrożeniem? Czy przysłużą się demokracji, czy powszechnej inwigilacji? Wszystko zależy, czy będziemy rozumni, czy zdobędziemy się na dobromyślność. Ale to stawia nas przed koniecznością odwrócenia się od paradygmatu posiadania, szczególnie tych jego nieszczęsnych form, na rzecz powrotu do paradygmatu bycia. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. To zadaniem edukacji, w tym szczególnie wyższej, jest uczenie odwagi samodzielnego, krytycznego myślenia i dobromyślności. Możliwe będzie to wówczas, gdy powrócimy do źródłowego sensu kształcenia, którego uniwersytety są tylko zwieńczeniem. Nie możemy ograniczać kształcenia jedynie do nabywania wiedzy i usprawniania intelektu, pomijając kształcenie rozumu. Dlatego Max Horkheimer w swoim słynnym wykładzie Odpowiedzialność i studia, wygłoszone w 1952 roku po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie po dojściu nazistów do władzy wyemigrowała cała szkoła frankfurcka, szukając przyczyn nazistowskiego okrucieństwa, stwierdził, że celem uniwersyteckiego kształcenia nie może być jedynie przygotowywanie podmiotów na rynek pracy. Jeśli nie mamy doprowadzić do kolejnej katastrofy, musimy przede wszystkim uczyć humanitaryzmu. I dał przykład z prawa. Powiedział, można wyposażyć studentów prawa w znakomitą hermeneutykę przepisów prawnych, ale jeśli nie nabiorą empatii, będzie to oznaczało koniec sprawiedliwości. I tak zabrzmiały ostatnie jego zdania z tego wykładu. Czyż student nie jest siłą rzeczy świadkiem tego, że rozwój rozumu i wszystkie implikowane przezeń zdolności są obowiązkiem kogoś, kto traktuje prawdę poważnie? A czy bez tego można w ogóle mówić o studiach? To, że absolwent studiów nie jest w stanie połączyć z kompetencjami zawodowymi siły i odwagi niezbędnych do rozwiązywania problemów życia, prowadzi do takiego powiązania wiedzy fachowej i obskurantyzmu, które uzasadnia przypuszczenie, że ludzie wykształceni nie byli bardziej od niewykształconych odporni na totalitarne szaleństwo w przeszłości i nie będą w przyszłości. To my mniej więcej od XVII wieku zredukowaliśmy edukację do przekazu wiedzy. Edukacjo. Dla Greków, którzy uczyli mądrości, była ona czymś więcej, podawaniem ręki, educere, podawaniem ręki, by wyprowadzić ucznia z błędu, iluzji,
i nauczenia go samodzielnego kroczenia drogą mądrości. Odpowiedzialność za takie mądre kształcenie ciąży przede wszystkim na profesorach, wykładowcach, intelektualistach, dziennikarzach i artystach. Dlatego warto wysłuchać przestrogi Georgi Lukacza, który w książce Zerstörung der Vernunft, Zniszczenie rozumu, w której badał związek między niemiecką kulturą a faszyzmem, przestrzegał. Cytuję, znaczna część intelektualistów zamieszkała w owym Grand Hotelu Otchłań, który opisywałem przy okazji krytyki Schopenhauera jako piękny, wyposażony we wszelki możliwy luksus hotel położony na skraju otchłani, nicości i absurdu. Codzienny rytuał spojrzenia w otchłań pomiędzy posiłkami spożywanymi w błogim nastroju a produkcją artystyczną może jedynie zwiększyć przyjemność płynącą z tak wyszukanego komfortu. Mądrości, dobromyślności trzeba przywrócić właściwą jej rangę, otworzyć dla niej przestrzeń na uniwersytetach. Tym bardziej, gdy na naszych oczach przemieniają się one w korporacje produkujące taśmowo sloty, a kształcenie redukują jedynie do zarządzania intelektualnymi sprawnościami. Szczęśliwie Kolegium Civitas w swojej 25-letniej historii nie uległ tym pokusom, nie stał się korporacją, dlatego tu jestem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy profesorowi Tadeuszowi. Panie profesorze, bardzo inspirujący wykład. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy po inauguracji roku akademickiego 2022-2023. Dziękujemy profesorowi raz jeszcze za słowa. Państwu dziękujemy za cierpliwość. Panie i Panowie, prosimy o wyprowadzenie sztandaru Collegium Civitas. Szanowni Państwo, dziękujemy za cierpliwość. Życzymy przede wszystkim owocnej nauki, tej mądrości, o której wspominał Pan Profesor. I na zakończenie mamy jeszcze jeden akcent artystyczny, który zakończy tę dzisiejszą inaugurację. Bardzo Państwu dziękujemy. Raz jeszcze wielkie brawa, Szanowni Państwo, dla wszystkich tworzących Collegium Civitas. Dziękujemy także publiczności online, która oglądała nas ze swoich domów.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy serdecznie Glasgow. Dziękujemy serdecznie Glasgow, drodzy Państwo. I oto ceremonia, inauguracja roku akademickiego stała się historią. Od teraz to Państwo tworzycie historię Collegium Civitas. Oby była szczęśliwa i satysfakcjonująca. Dziękujemy magnificencji, dziękujemy wszystkim wykładowcom, profesorom. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego było nam. Bardzo miło być z Państwem. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.